Witam na panelu Edukacja, Szkolnictwo Holistyczne konkretnie. Witam wszystkich panelistów. Pan Robert Kwaśnica, autor naszego publikacji w reformie kulturowej na temat szkolnictwa holistycznego. Jednocześnie rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. I tutaj następnie mamy panią Katarzynę Bieńkiewicz z Competita, spółka cywilna. Przepraszam bardzo, ale ponieważ nie wiedziałam, że będę prowadzić ten panel, w związku z tym... Tak. Ja nazywam się Katarzyna Lubnauer, jestem doktorem matematyki, pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, jednocześnie jestem współpracownikiem Liberté i kandydatem na posła z listy Nowoczesnej. I pani Elżbieta Królikowska-Kińska, fizyk z zawodu, a obecnie polityk, działaczka samorządowa, kandydatka Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach do Sejmu. Tak, ale to będziemy na razie tylko krótkie przedstawienie. I teraz tak, proszę Państwa, ja myślę, że najbardziej naturalną sytuacją będzie, że ja poproszę najpierw pana Roberta Kwaśnicę, który jest twórcą idei tego szkolnictwa holistycznego całodziennego, szkoły holistycznej całodziennej, żeby nam przedstawił, zarysował, na czym miałoby polegać tego typu kształcenie, szczególnie, że jest to dość nowatorska idea, a potem będziemy mogli się wszyscy pozostali odnieść do tego, jak to miałoby funkcjonować, jakby to miało przebiegać w czasie. Myślę, że będziemy mieli szansę na zabranie głosu. Może oddam na razie mikrofon, bo ten już działa. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję w takiej wersji skróconej rzecz przedstawić, bo zakładam, że gdyby rzecz okazała się interesująca, to będą pytania i wtedy szczegóły mogłyby się pojawić, ale chcę odejść od tekstu w dwóch wątkach. W moim przekonaniu bardzo istotnych i zrobię to na początku, bo od tych dwóch uwag... Ale ktoś z Państwa chciał zabrać głos na początku, tak? Nie. Potem. Pierwsza uwaga dotyczy tego, czego w tekście nie było. Jakoś umknęła, a powinno być. Stwierdzenie takie, że edukacja jest tylko częścią, przepraszam, szkoła jest tylko częścią edukacji. Że jak mówimy zamiennie szkoła i edukacja, to popełniamy błąd w rodzaju część zamiast całości. Oczywiście jest pytanie, to jest ważna część, duża, mała, istotna, ale proszę Państwa, edukacją jest wszystko. To, co my w tej chwili robimy, ta rozmowa jest edukacją. Edukacją jest najogólniej mówiąc przekaz kulturowy. Czy on się odbywa za pomocą dyskursu publicznego, za pomocą mediów, za pomocą kultury masowej, czy dzieje się w rodzinie, to nie ma znaczenia. To wszystko jest z istoty edukacją. Ma sens edukacyjny i w tym znaczeniu jest również szkoła, instytucją wyspecjalizowaną, jedną z wielu, która uczestniczy w tym nie dającym się ogarnąć procesie społecznym, który nazywamy edukacją. Dlatego jak ktoś krzyczy dzisiaj i woła, czy też delikatnie mówiąc woła, to edukacja powinna się tym zająć, to nie bardzo wiem, czy to jest głos skierowany do mediów, czy do szkoły, czy do kościoła, czy jeszcze do kogoś. To jedna sprawa. Mówimy o cząstce edukacji, a nie o całej edukacji. Czym ta cząstka jest i czym mogłoby być? To właśnie pytanie zasadnicze dla mnie i o tym za chwileczkę. A jeszcze jedna uwaga korygująca. W tekście znalazł się kalendarz zmian. Tak, redaktor Żakowski sobie to obmyślił, że w każdym z tekstów reformatorskich pojawi się coś w rodzaju kalendarza zmian. W moim też to się po długim moim oporze, ale nieskutecznym znalazło. Ale już po kilku miesiącach widzę, że trzeba to koniecznie z tego tekstu wyrzucić. To nie jest spójne z samą ideą szkoły holistycznej. Ten kalendarz zmian sugerował, że podmiotem zmian jest państwo
i że tę szkołę, jak każdą inną zresztą autorskiego pomysłu, miałoby prowadzać państwo, oczywiście pilotażowo na początku, ale tak w ogóle z zamiarem, żeby uszczęśliwić cały naród. Absolutnie, tak powiem, nie chcę mieć nic wspólnego z takim myśleniem. Ale jak, co w zamian? W zamian proponuję takie spostrzeganie sprawy. Podmiot zmiany edukacyjnej, jeżeli zmiana edukacyjna jest zmianą kulturową, jest rozproszony. To są rodzice i nauczyciele. Państwo uczestniczy również w tej zmianie, ale pełni rolę pomocniczą. Nie wymyśla szkoły, nie pilnuje wykonania, ale pomaga finansowo, organizacyjnie, prawnie tym, którzy zmianę wprowadzają. Z tego wynika, że ta szkoła, jeżeli tak będziemy rozumieć zmianę edukacyjną i podmiot zmiany, to od razu trzeba zastrzec, ta szkoła jest dla zainteresowanych, dla tych, którzy takiej szkoły zechcą, a nie dla wszystkich. Nikt nikogo nie będzie przymuszał do takiej szkoły. I wreszcie ostatni element, czy ostatnia konsekwencja tej korekty to taka, że motyw zmiany, a może inaczej, motyw działania edukacyjnego tu się zmienia. Tutaj motywem działania edukacyjnego. Robimy szkołę, wysyłamy do tej szkoły swoje dzieci, a te dzieci w niej przebywają. I proszę sobie uświadomić, co jest dzisiaj motywem tych wszystkich działań edukacyjnych. Obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny. Natomiast tutaj miałaby nastąpić zamiana motywu, czy zmiana motywu. To jest realizacja prawa do edukacji. Wysyłam dziecko do szkoły, ewentualnie współtworzę tę szkołę, jakoś w niej uczestniczę, dlatego że ja mam prawo do edukacji swoich dzieci, swojej również. I mam wpływ na to, jak ta edukacja będzie wyglądała. Państwa nie autujemy. Nie, po przeciwnie, państwo ma ważną rolę, ale nie demiurga jak do tej pory. To dla osób, które znają tekst, to może być zmiana, ta uwaga może mieć sens dla pozostałych. No ona jest taka zawieszona trochę w próżni, bo nie wiadomo do czego się odnosi. To teraz o samej szkole powiedzieć coś? Ja tylko powiem jedną rzecz, że ponieważ czytałam tekst, więc pana odpowiedź mnie bardzo uspokoiła, bo powiem szczerze, że właśnie trudno mi było sobie wyobrazić wdrożenie tego jako systemu powszechnego i obejmującego całe państwo, a już te horyzonty czasowe wydawały się zupełnie nierealne z punktu widzenia rzeczywistości. No już teraz, ponieważ przyszedł już prowadzący nasz panel, pan Maciej Kowalczyk, w związku z tym oddam mu już prowadzenie. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, przepraszam za moje spóźnienie. Słyszałem, że już było przedstawienie państwa wszystkich, więc ten element już pominę. Ja też jestem po lekturze całego raportu reformy kulturowej. Szczególnie oczywiście skupiłem się dziś na tej części dotyczącej kwestii szkoły, to mnie osobiście bardzo interesuje ze względu na to, że sam jestem ojcem dwojga dzieci i pamiętam swoje pierwsze zaskoczenia podczas pierwszych wywiadówek, że niektóre dobrze brzmiące sformułowania potem przy wyjaśnieniach tak naprawdę były tym samym, co za moich czasów. A za moich czasów też intensywnie brałem udział w próbie reformy i w zasadzie w reformie, tak, szkolnictwa, gdyż wprowadzenie gimnazjów to też był czas, kiedy aktywnie uczestniczyłem w tych zmianach, będąc przedstawicielem samorządów uczniowskich w kraju. A dzisiaj bardzo się cieszę, w ogóle jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, że tak poważne opracowanie podjęło się tematu edukacji, ale na poziomie nie
takim wykonawczym, ale na poziomie idei, bo rozmawiamy na poziomie idei i to też trzeba sobie powiedzieć. Oczywiście zmiana idei, zmiana motywu, o której pan przed chwilą powiedział, to jest drastyczna zmiana, tak? Ja nie wiem, czy to jest jedyny motyw, to jest ten, który jest obowiązkiem szkolnym, bo to w zasadzie jest jeden z wątków, który chciałbym poruszyć dzisiaj i każdemu z Państwa dać się wypowiedzieć oczywiście. Ja bym chciał zacząć od takiego stwierdzenia, które jest chyba meritum koncepcji. Otóż jest zawarte takie stwierdzenie w tym raporcie, że życie wydajne to nie to samo, co sensowne. I tu bym chciał każdego z panelistów poprosić o komentarz do tego. Zacząłbym też prośbę o komentarz pana Roberta, gdyż no, jest to coś, co jest, jak mówię, wyjściem, moim zdaniem, początkiem, który podważa bardzo konkretnie i fajnie całą obecną sytuację i warto na to zwrócić uwagę. Więc bardzo bym prosił tutaj wszystkich o komentarz, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy i czy to warto wstawić w ogóle w opozycji, czy nie. No, profesora, potem panią poseł bym prosił, potem Kasię i Kasię. To rzeczywiście chyba. Bo tam punktów wyjścia można znaleźć różnych. Ja zazwyczaj próbowałem zaczynać od stwierdzenia, że szkoła dzisiejsza nie jest zła. Nie krytykuję jej za to, że źle działa. Działa coraz bardziej efektywnie. Stara się o to i robi to coraz skuteczniej. Ale robi to, co sobie zamierzyła. Przyjrzyjmy się, co sobie zamierzyła. A więc ten zakres możliwej efektywności szkoły. No i tu wchodzę w pewne szczegóły, pokazując, że szkoła dzisiejsza zamierzyła sobie przygotowywanie człowieka do roli w porządku czynu. Chcę go przygotowywać przede wszystkim do różnych zdefiniowanych ról zawodowych przede wszystkim i temu to wszystko robi. I temu to wszystko, co robi, ma służyć. To jest tak zwany cel deklarowany. Jak Państwo wiedzą, instytucje zawsze mają deklarowany, uświadamiany. A cel realny jest trochę inny. Celem realnym jest przekazywanie wiedzy. Posegmentowanej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. I raczej problemem jest, jak zmieścić w programie więcej wiedzy, niż zapytać się, pod czemu ta wiedza ma służyć. Ja pamiętam, szkoła dzisiejsza nie działa nieefektywnie. Robi to coraz lepiej. Natomiast pomija coś bardzo istotnego, to o czym pan wspomniał. Mianowicie, powiem tak, deklaratywnie szkoła przygotowuje do życia wydajnego. A więc do tego, żebyśmy umieli podjąć, wybrać właściwie role zawodowe i skutecznie w nich działać. Ta wydajność, często mylona z poczuciem sensu, przejawia się w czym? Takie atrybuty wydajnego życia. Władza, posiadanie, status społeczny. No to robić tak. I to rzeczywiście jest pułapka, bo niektórym kończy się myślenie o życiu sensownym w tym miejscu, kiedy jest już władza, posiadanie i status społeczny, to wydaje się ludziom, że właśnie żyją sensownie. Natomiast życie sensowne bierze się, rodzi się w innym porządku, w porządku rozumienia. Początek temu porządkowi dają pytania egzystencjalne. One są zawsze czyjeś indywidualne, zawsze uwikłane w jakąś biografię. Nie ma skończonej listy takich pytań. Ja mogę zacząć od trzech klasycznych, żeby zilustrować ich naturę. Pierwsze to jest pytanie o sens życia wbrew nieuchronnemu faktowi śmierci. Drugie to pytanie o zasadność naszych decyzji moralnej wbrew nieuchronnej przemijalności ich ważności. Nasze decyzje moralne, jakbyśmy spojrzeli wstecz w swoje życie, to byśmy zobaczyli, ile razy działaliśmy w imię dobra, które potem gdzieś zniknęło
i nasza decyzja moralna była zawieszona w próżni. Trzecie z tych klasycznych pytań egzystencjalnych to jest o sens własnego działania. Dzisiaj to, co robię, może być moją pasją, wypełniać moje życie. Krótko mówiąc, może być tym, co daje mi poczucie, że warto żyć. Ale takim czy innym zdarzeniem losu, krótko mówiąc, chcę powiedzieć tak, termin ważności takiego poczucia sensu jest ograniczony. Po jakimś czasie to mija. Pasja jedna ustępuje drugiej albo pustce. Ale poza tym to są pytania o relacje z innymi ludźmi, pytania o sens działania na rzecz innych ludzi, a zupełnie tak też okazjonalne pytania, jak poradzić sobie, kiedy w moim życiu, czy to z powodu choroby, czy to z powodu straty, czy z powodu utraty wiary w coś dla mnie ważnego, jak poradzić sobie z akceptacją własnego życia. To są wszystko pytania egzystencjalne, one nie tworzą żadnej roli. One tworzą porządek myślenia o naszym życiu poza rolami. Wszystkie role w tym porządku się mieszczą. I gdy jestem inżynierem, to tutaj i inżynier występuje, i lekarz, i tak dalej, te role. I jeszcze jedno zdanie, bo nie chciałbym za daleko odbiec, a skoncentrować się na punkcie wyjścia, który pan mnie prosił. To jest mój punkt wyjścia. I dodam jeszcze, my praktykujemy tych pytań w sposób dyskursywny. Nasze życie ma charakter narracyjny. My sobie sami opowiadamy własną historię. Opowiadamy ją sobie wielokrotnie po to, by była to historia, która ma sens. Ale to nie jest żaden przejaw naszej bezradności czy ułomności. Nie ma innego wyjścia. Te pytania egzystencjalne nie mają ostatecznych odpowiedzi. I wobec tego w punkcie wyjścia mamy pytanie, czy dylemat tego typu, czy człowiek żyje tylko po to, by działać wydajnie, żyć wydajnie, czy również po to, by żyć sensownie. Ja założyłem, że i po to, i po to. Że te dwa zadania podejmuję. Ja mówię, założyłem, bo tak to trzeba ująć. Nic tutaj nie ma na pewno. Jak ktoś mnie udowodni, że ludzie nie pytają o sens życia, to mu ustąpię przekonaniu, że on zna takich ludzi i że on tego nie robi. Ja znam takich ludzi, ja to robię i wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, to jest moje założenie. W tych dwóch porządkach człowiek żyje, te dwa rodzaje zadań podejmuje. Do tych dwóch zadań szkoła powinna dzieci przygotowywać. Nie tylko do tego, do życia wydajnego, ale również do tego sensownego. W pierwszym przypadku powinna dawać tak zwaną autonomię poznawczo-decyzyjną i wiedzę naukowo-techniczną, a w drugim powinna dawać refleksyjność. Ja się nie wstydzę już mówić tego słowa, bo jakiś czas temu przeczytałem książkę Margaret Atwood, socjologa pochodzenia z filozofii analitycznej, a więc ludzi twardo stąpających po ziemi. I tam refleksyjność pojawia się jako jeden z trzech warunków zmiany. Żeby zmiana zaistniała, pisze Eicher w samej strukturze. Ona bardzo szeroko pojmuje struktury. Musi się coś wydarzyć niespójnego, po czym w interakcjach ludzkich musi się pojawić pewien potencjał niezadowolenia, oczekiwania. Ale to i tak mało. Potrzebna jest jeszcze refleksyjność. Czyli zdolność do przemyślenia tego. I jakby pan pozwolił, to na tym bym skończył, chociaż to oczywiście obrazu szkoły nie maluje, ale punkt wyjścia przedstawia. No tak, trudno się nie zgodzić, że rolą również szkoły, bo nie tylko szkoły, ale również rodziców i może w jakimś sensie mediów, jest przygotowanie człowieka do sensownego życia, a nie tylko wydajnego. Czy szkoła
to jest w stanie zrobić, bo przeciwwskazań, żeby to było dzisiaj w szkole, to nie ma. To zależy od nauczycieli, czy podejmują te tematy, czy nie. Oczywiście na egzaminach się tego nie sprawdza, bo się nigdy nie sprawdzi na egzaminach. Natomiast rzeczywiście należałoby trochę więcej czasu poświęcić takim pytaniom egzystencjalnym i kształtowaniu postaw takich, które pozwolą człowiekowi znaleźć się również, temu uczniowi, który kiedyś tam skończy szkołę, znaleźć się w trudnych sytuacjach. Bo oczywiście dzisiaj przygotowujemy, kształtujemy umiejętności, tak żeby każdy mógł te swoje role pełnić. To są, przygotowujemy tak, żeby mógł zdobyć kolejny stopień edukacji czy wykształcenia, potem żeby został dobrym pracownikiem, żeby osiągnął sukces. Ale tak jak pan mówił, z tymi sukcesami to różnie bywa, bo się kiedyś coś osiąga, kiedyś się coś traci, a czasami okazuje się, że to, co się osiągnęło, to nie jest takie, nie daje nam szczęścia. I człowiek musi być przygotowany. To jest rzeczywiście bolączka dzisiejszej szkoły, że o tym za mało rozmawiamy, o tym też nie ma za dużo mowy w innych obszarach edukacji, nie tylko szkolnej. I znajdujemy się często w takiej sytuacji kryzysowej, w której nie wiemy potem jak wyjść. Prowadzi to do trudnych sytuacji, często nawet do samobójstw, bo nie umiemy się w świecie znaleźć. Czy jeszcze jesteśmy w stanie tak zmienić szkołę, tak ułożyć ramy prawne, żeby pomóc szkole w szukaniu takiego podejścia do procesu edukacji, żeby był on w większym stopniu przygotowywał człowieka do życia, do tej funkcji takiej egzystencjalnej, prawda, do radzenia sobie z życiem po prostu. No to jest pytanie, ale chciałam jeszcze, przepraszam, jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, bo pan tutaj powiedział o obowiązku szkolnym, o tej zmianie podejścia, tak, że zmiany motywu, tak. No tak, byłoby cudownie, bo tak naprawdę obowiązek szkolny to jest prawo. O tym się zapomina. Obowiązek jest obowiązkiem na pewno dla państwa, czy tam dla tych, którzy organizują oświatę, tak. Jest obowiązkiem dla samorządów, żeby zorganizowały przedszkole, szkołę i to jest obowiązek. Dla młodego człowieka, który ma uczestniczyć, kończy pewien wiek i ma iść do szkoły, no z jednej strony jest to obowiązek, ale to jest też jego prawo. Dzisiaj mamy też taką możliwość, żeby nie korzystać ze szkoły, tylko na przykład być w edukacji domowej. Jest coraz więcej takich osób, które z tej edukacji domowej korzystają. Ja myślę, że mimo wszystko to jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy ta edukacja domowa daje lepsze rezultaty niż edukacja szkolna. Ja nie umiem się na ten temat wypowiedzieć. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że mam dosyć takie pesymistyczne podejście, bo ja mam wrażenie, że jesteśmy na takim etapie, gdzie polska szkoła, i nie tylko polska, nie osiąga żadnego z tych zakładanych celów. To znaczy ani tej wydajności, ani tej sensowności. Dlatego, że z jednej strony, znaczy po pierwsze trzeba by zastanowić się w ogóle nad przeorganizowaniem systemu edukacyjnego, ale nie polskiego, tylko w ogóle, że tak powiem, światowego. Cały czas jeszcze tkwimy w tym systemie szkolnym, taki jak on powstał, czyli tych nauki przedmiotów. Tutaj bardzo dużo w tym edukacji holistycznej jest wspomniane o tej interdyscyplinarności, o tym, że powinno być odejście od tego kształcenia w ramach jednego przedmiotu, tylko raczej łączenia umiejętności związanych z wieloma przedmiotami równocześnie. Ja mam jeszcze taki jeden konik, który ja to nazywam praktyczną edukacją. To znaczy, to jest moja idea, którą
bardzo bym chciała, żeby mogła być realizowana, czyli tego, że polska szkoła, bardziej nawet niż inne szkoły, jest szkołą teoretyczną. Rzeczywiście u nas tym miernikiem wydajności jest wynik ucznia na teście szóstoklasisty, teście gimnazjalnym czy na maturze. Nie mamy żadnych mierników związanych z tym, w jaki sposób budzimy w tym uczniu jakieś pasje, kreatywność, to wszystko, co potem buduje postęp, innowacyjność, postęp i tak dalej. Polskie szkoły w latach 90. zostały wyposażone wraz mniej więcej z reformą gimnazjalną, zostały wyposażone w pracownie informatyczne. Nie jest już prawdą, co próbują niektórzy przekazywać, że informatyka odbywa się na kartce. W większości szkół te pracownie są, nawet są często dobrze wyposażone w miarę w nowe komputery. Natomiast nie poszło za tym jakby budowanie, a wręcz poszło niszczenie. I to nie jest kwestia ani ostatniego rządu, ani poprzedniego. To się tak działo, że tak powiem, sukcesywnie przez wiele, przez wiele, wiele lat odeszliśmy w ogóle od tego, żeby szkoła była eksperymentalna na przykład. To znaczy, o ile jeszcze za moich czasów w większości liceów były pracownie, nie wiem, chemiczne, innych to mniej, ale chemiczne, to w tej chwili tych pracowni są w nielicznych szkołach. To właściwie jest wyjątkiem, jeżeli w szkole jest pracownia chemiczna, która działa, tak. Znaczy, proszę Państwa, u nas pracownia to znaczy pomieszczenie, w którym jest układ okresowy na ścianie. A nam chodzi o takie pomieszczenia, w których będą palniki i gdzie młodzież będzie wykonywać jakieś tam doświadczenia. Taka szkoła jest bardzo potrzebna, bo dopiero taka szkoła może z kimś wzbudzić zaciekawienie nauką, czyli podstawowy cel, jakim jest według mnie edukacji, czyli to, żeby ktoś dalej się chciał kształcić, dalej chciał zdobywać nie tylko wiedzę, ale chciał dalej odkrywać wiedzę. Więc pierwszą rzeczą, którą bym zmieniła na pewno, to to, żeby ta nasza edukacja była bardziej praktyczna. Szczególnie, że jeżeli my mówimy, że na przykład osiągamy jakieś sukcesy, tutaj te słynne testy PISA, w których rzeczywiście polska szkoła pracuje się coraz lepiej, to równocześnie wraz z tymi badaniami są robione też badania dotyczące tego, jak polscy uczniowie postrzegają szkołę. Jesteśmy, nie wiem jak to nazwać, w czołówce czy w krańcówce państw. Większość naszych uczniów po prostu nie lubi swojej szkoły. To znaczy jesteśmy w stosunku do wielu krajów w gorszej sytuacji, ponieważ więcej naszych uczniów nie lubi szkoły. I według mnie jedną z przyczyn właśnie tego, że ci uczniowie nie lubią szkoły, jest właśnie jej teoretyczność. To znaczy to, że ta szkoła nie pobudza ich do jakichś kreatywnych, własnych działań. Czyli rzeczywiście to, że uczniowie, jeżeli nawet widzą doświadczenie, to teraz uważa się za duże odkrycie, że można mieć tablicę multimedialną i pokazać prezentację z laptopu. Jeszcze nie każdy nauczyciel to potrafi, ale ten, co potrafi, pokazuje. Natomiast dla ucznia, który ma smartfon i ma dostęp do YouTube na przerwie, to nie jest żadne odkrycie. To znaczy, to jest dla niego coś, on już te doświadczenia takie, które można zobaczyć w internecie, to on sobie mógł zobaczyć na przerwie. Dla niego rzeczywiście czymś, co mogłoby stworzyć zaciekawienie przedmiotem, to byłoby, gdyby on nawet proste doświadczenie mógł wykonać samodzielnie, żeby mógł coś zrobić własnymi rękami. Równocześnie my jesteśmy w bardzo trudnym momencie. To znaczy ten moment to nie jest przeciąg 20-30 lat, tylko ja bym to powiedziała, że to jest przeciąg 5-10 lat. Znaczy czas, kiedy każdy polski uczeń przychodzi do szkoły i potem wychodząc ze szkoły praktycznie żyje w ręku z telefonem, tabletem i z całym sprzętem elektronicznym. Nie na darmo w Dolinie Krzemowej najlepsi, że tak powiem, ci pracownicy posyłają swoje dzieci do szkół, w których na przykład jest zakaz funkcjonowania sprzętu elektronicznego. Dlatego, że ja mam wrażenie, że to, co się stało, to, że ten sprzęt elektroniczny całkowicie już odciął młodzież wzajemnie od siebie. To znaczy w tym znaczeniu, że właśnie nie tworzy się już to społeczeństwo, że tak powiem, szkolne, czyli społeczeństwo obywatelskie na poziomie szkoły. I szkoła, jednym z zadań większych, które stoją w tej chwili przed szkołą, to jest jak to przywrócić. Nasze czasy, ja przepraszam, sobie pozwolę zaliczyć nasze czasy do tych czasów dużo dawniejszych, to funkcjonowała instytucja harcerstwa i funkcjonowała instytucja podwórka szkolne, podwórka przy bloku, gdzie młodzież, dzieci funkcjonowały w grupach, funkcjonowały w zespołach jakichś, tworzyły jakieś społeczności. I teraz, kiedy tego nie ma, kiedy tego zabrakło jakby, szkoła musi przejąć szereg obowiązków związanych z takim działaniem, czyli musi zacząć uczyć od nowa współdziałania w grupie,
uczyć od nowa jakiejś kooperacji i to jest bardzo ważne zadanie szkoły, które przed nią stoi. W związku z tym musimy rzeczywiście przeorganizować tą szkołę w ten sposób, żeby po pierwsze ona stała się bardziej praktyczna, ale po drugie, żeby rzeczywiście uczyła tych umiejętności, które my nie tylko nie rozwinęliśmy, ale my je zatracamy. Znaczy zatracamy umiejętność właśnie tą, którą my nabyliśmy w życiu po prostu, w codziennym życiu, w tym, że nie wiem, byłam w drużynie harcerskiej, gdzie byłam przyboczną, gdzie musiałam coś komuś zorganizować, gdzie musieliśmy się dogadać, nie wiem, na łódce, bo byłam w drużynie żeglarskiej, gdzie musiałam funkcjonować w jakimś zespole. Mówi się, jak się rozmawia z nauczycielami nauczania początkowego, to oni twierdzą, że oni dostają zestaw księżniczek i książąt, to znaczy dzieci, które nawet się, że tak powiem, nie można powiedzieć, że spierają. One żyją w swoich osobnych światach. W takich osobnych światach każdy tworzy swój świat i nawet nie można powiedzieć, że są jakieś, nie wiem, konflikty czy coś takiego, bo one rzeczywiście nawet w takie interakcje nie wchodzą między sobą. W związku z tym idea szkoły holistycznej, czyli szkoły, która miałaby oprócz nauki wejść w ten drugi etap, czyli w to rozwijanie właśnie na zasadzie kontaktu z innymi ludźmi, tych umiejętności psychologicznych, umiejętności, nie wiem, socjologicznych, umiejętności pracy w grupie, jest ideą ciekawą. Tylko że to jest rzeczywiście szkoła, która dość dobrze mogłaby funkcjonować jako szkoła wyboru dla rodziców, którzy musieliby się w to chcieć zaangażować, bo to jest jednak szkoła, która w dość dużym stopniu bazuje na kooperacji szkoły i rodziny. Nie mówiąc już o tym, że jakby to chcieć wprowadzić jako system ogólny, to obawiam się, że napotkałoby to bardzo duży sprzeciw publiczny ze względu na to, że to jest prawie szkoła, która zastępuje rodzinę. To znaczy, ponieważ jest to mowa jest o całodziennym tej szkole holistycznej, w związku z tym praktycznie to dziecko miałoby być w tej szkole od rana do tam godzin mocno popołudniowych, co obawiam się, że napotkałoby sprzeciw taki najzwyczajniejszy świecie społeczny. No, tam są nawet z internatem szkoły, ale to jest też wybór rodziców. Nie, tam to jest, przepraszam, ja się wtrącę, ale takie szkoły z taką ideą istnieją. Na przykład w Anglii jest to popularny system, że dzieci się przywozi na przykład od godziny 8 do 9 i odbiera się powiedzmy między 17 a 18. No, zaraz byśmy usłyszeli o odbieraniu dzieciństwa, obawiam się, ponieważ nawet w przypadku 6-latków tak słyszymy. Ja oddam tutaj pani, bo nie chciałabym za długo zabierać głosu. Natomiast oczywiście niewątpliwie jest tak, że elementy tego szkolnictwa holistycznego tutaj powinniśmy przyjąć. Ja muszę, bo jak pójdziemy dalej z tym zafałszowanym obrazem w tej jednej sprawie, bo to tak zwany stały element gry, z kim bym nie rozmawiał, to zawsze pada ten zarzut, że jest to odbieranie dzieci rodzicom. Proszę Państwa, tam jest założenie, że rodzice uczestniczą w pracach szkoły razem z dziećmi. To jest pierwszy argument. A drugi argument, przyjrzyjcie się Państwo rodzicom, co robią ze swoimi dziećmi po lekcjach. Jedna grupa jeździ z tymi dziećmi z końca miasta na drugi koniec miasta, bo tu fortepian, a tam angielski, a tam tenis. A druga grupa umieszcza w świetlicach i te dzieci wracają do domu nie wcześniej niż 17. Więc nikt nikomu dzieci nie odbiera. Przeciwnie, przybliża te dzieci. Jeżeli Państwo mi pozwolicie powiedzieć o kilku szczegółach, o kilku zadaniach, które dzieci wspólnie z rodzicami muszą podejmować. Na przykład pewne gry językowe, które uczą, które indywidualizują znaczenia, muszą być prowadzone i w domu, i w szkole. Ale to potem, za chwilkę, rozumiem. Tak, ja mam 10 pytań, na razie jesteśmy na drugim. Popędziliśmy z wieloma wnioskami. Chciałbym, żebyśmy... Przepraszam, dwa dni temu jeden z polityków wystąpił przedwczoraj w telewizji i rzucił hasło szkoły całodniowej. Dzieci zabierane rano, przywożone do domu na kolację. No to jest po prostu jakiś idiotyzm wygłoszony i to idzie w społeczeństwo. Tutaj całodniowość jest instrumentem, a nie celem. Jest instrumentem, ona ma służyć otwarciu szkoły na to drugie zadanie, które nazywamy refleksyjnością, humanizacją, czy jakkolwiek indziej. I po drugie jest to realizowane z rodzicami. A więc nie ma mowy o zabieraniu dzieci rodzicom. Czy na odwrót. Tak. Poproszę Kasię Bienkiewicz. Wrócę do tej kwestii wydajności i sensowności edukacji. Mam takie trzy zasadnicze wątpliwości dotyczące koncepcji szkoły holistycznej.
Po pierwsze, jak świat światem, idea szkoły polegała na tym samym. Był człowiek, który miał wiedzę do przekazania i nauczyciel i uczeń, który tę wiedzę chciał pozyskać. I jak świat światem byli nauczyciele, którzy potrafili robić to doskonale i poza przekazaniem suchych faktów humanizowali uczniów poprzez przekazanie im wiedzy, nazwijmy to w skrócie, jak żyć. I byli uczniowie, którzy tę wiedzę chłonęli wszystkimi zmysłami. Była bardzo szeroka grupa uczniów i nauczycieli, ten mainstream, który wykonywał swoją pracę nauczania i uczenia się dobrze. I była grupa nauczycieli i uczniów, którzy nie nadawali się ani na nauczycieli, ani na uczniów. I żaden system edukacji, żadna nowa koncepcja tego nie zmieni. Ja tutaj zostałam zaproszona na ten panel nie jako specjalista do spraw edukacji. Mówiąc krótko, Leszek Jażdżewski powiedział: słuchaj, ty masz dzieci, więc przyjdź, podyskutuj o systemie edukacji. Mówię, okej, jestem takim typowym polskim ekspertem. Rozmawiam o systemie edukacji, ponieważ mam dzieci. Ale prawda leży gdzieś po środku. Mam dziecko w przedszkolu, mam dziecko w szkole. To są placówki leżące najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Przedszkole aktywnie pozyskuje środki, jest przepięknie wyremontowane, ma świetne jedzenie. Rodzice angażują się w działalność. Każdego roku robią pikniki, przedstawienia. Ale to nie są wszyscy rodzice. To są zawsze ci sami rodzice. To są rodzice, których dzieci i tak pójdą dalej, bo to są rodzice wykształceni, rodzice aktywni, rodzice, którzy mają coś do przekazania. Przedszkole i szkoła zapraszają rodziców do czytania dzieciom książek, do opowiadania o swoich zawodach. W każdym miesiącu jest spotkanie z rodzicem, który jest projektantem mody, dziennikarzem, PR-owcem, lekarzem. On opowiada, co robi w swojej pracy. Szkoła wygląda tak samo. Ten nieszczęsny, udręczony przez system sześciolatek okazuje się, że chodzi do szkoły najzwyklejszej rejonowej, w której ma oddzielne wejście. Pani wychodzi po niego do drzwi i zaprowadza go na obiad w czasie lekcji, żeby zjadł spokojnie. Wszystkie dzieci chodzą na ten obiad, nie ma wyjątków. Nie widać wykluczenia społecznego w tej szkole. Szkoła również wygląda fantastycznie, dyrektor aktywnie pozyskuje fundusze. Więc jestem zdania, że w większości jest to kwestia chcenia, nie odgórnie narzuconego systemu, nie jakiegoś zorganizowanego procesu humanizowania, tylko tego, żeby nauczyciel chciał i potrafił. Dziecko chciało i potrafiło i rodzic chciał i potrafił. Będą tacy rodzice, którzy nigdy się w tę szkołę nie zaangażują. Więc rzeczywiście, jeśli to jest szkoła dla wybranych, to ta koncepcja jak najbardziej ma swoje uzasadnienie. Druga kwestia, która wzbudziła moją wątpliwość, to kwestia tej wydajności. Zgadzam się z opinią, że współcześnie szkoła jest nastawiona na produkcję podatników. Tylko czy w koncepcji szkoły holistycznej tak naprawdę nie robimy tego samego? Przesuwamy to tylko na inne pokolenie. Dziecko jest zabrane z domu na bardzo długi czas, a rodzic w tym czasie co robi? Wypracowuje PKB. Ci rodzice mają być zaangażowani, ale oni i tak będą zaangażowani, o czym już mówiłam. I trzecia kwestia, już podniesiona, długości tego kształcenia. Ja słuchałam uważnie pana wyjaśnienia i rozumiem ten pomysł, żeby poza zajęciami lekcyjnymi były spotkania z ciekawymi ludźmi, były wyprawy do muzeów, teatrów, kin, były dyskusje. Tylko że cały czas od 8 do 18, nawet jeśli do szkoły zaproszony jest rodzic, nawet jeśli to jest wspólny projekt, to jest zorganizowana edukacja. Spójrzmy na to z perspektywy współczesnego rodzica, jakim jestem. Odwożę dziecko na 8 do szkoły, przyjeżdżam po nie o 18, w większym mieście, zanim dojadę do domu, zrobię po drodze zakupy, jest 19. A tak naprawdę podstawą naszej humanizacji, tego, żebyśmy wiedzieli, jak żyć, są relacje z ludźmi. Kiedy w te relacje wchodzimy, jeżeli cały czas obracamy się w tym samym środowisku szkolnym, jeżeli cały czas jesteśmy w zorganizowanym systemie, wiele badań, interesuje się tym żywo pod kątem własnych dzieci, wiele badań wskazuje na to, że dzieci muszą się nudzić, że one właśnie wtedy rozwijają swoją kreatywność, rozwijają umiejętność samodzielnej organizacji pracy, jeśli mają znaczną część dnia niezorganizowaną w żaden sposób. I ja
bardzo doceniam i bardzo podoba mi się to, że szkoła holistyczna daje im możliwość wyboru, rozwijania własnych zainteresowań, ale nadal w jakiejś zorganizowanej formule. I patrząc na swoje dziecko, widzę, jak ono bardzo, bardzo potrzebuje tego czasu, kiedy nic nie musi. Kiedy nikt mu niczego nie każe i nie mówi, jeśli uwielbiasz rysować, to rysuj. Nie, bo ono właśnie w tej chwili chce się bawić klockami. To są moje wątpliwości. Spodziewam się, że pan może je wyjaśnić. Będę się starał może od tej ostatniej, bo ona najłatwiejsza do wyjaśnienia jest. Proszę pani, syn dobrze wykształconego pisze do swojego ojca. W naszej szkole jest tak, że planujemy tylko to, co się da zaplanować, a reszta jest nieplanowana. To absolutnie nie jest tak, że to wszystko jest organizowane. To, no, dotyczy to tej ostatniej pani uwagi. Druga rzecz. Pani mówi, a to jest jednak organizowane, no ale jest kapitalna różnica między sytuacją, którą zorganizuje nam nauczyciel z dyrektorem i tam jeszcze z pieczątką ministra będzie miał upełnomocnienie, że tak ma nam zorganizować, a sytuacją, którą zorganizują dzieci ze swoim opiekunem w tym drugim dniu i z rodzicami. No ja nie mam nic przeciwko takiej organizacji. Trzeba odróżnić, co jest organizacją obcą, narzuconą, zewnętrzną, a co jest organizacją będącą dziełem tego działania. I idę od dołu, a rodzice jednak będą służyć PKB, pani mówi. No ale ja nie chcę, żeby nie służyli PKB. Ja chcę, żeby służyli również swoim dzieciom i żeby potrafili te dwie role godzić. Ja nie mam takiego podejrzenia, że oni pozbędą się dzieci. To się wiąże z od dołu, idę, druga uwaga, to szkoła dla wybranych. Nie, to stanowczo protestuję, czy też proszę nie mylić dwóch słów. To szkoła dla zainteresowanych, bo wybór oznacza, że jest tu jakieś kryterium, na podstawie którego odróżniamy lepszych i gorszych i ci są wybrani. No i wreszcie rzecz najważniejsza, od której pani zaczęła, jak świat światem, nauczyciel przekazywał wiedzę, jak świat światem, nauczyciel humanizował ucznia i pani mówi, mam przykłady, że... Ten, który chciał i który potrafił. I że to się dzieje dobrze. Ja ostatnio napisałem książkę, w której pokazuję kilka iluzji edukacyjnych i jedna iluzja takiego podwójnego zakorzenienia ma swój model w znanym nam perswazyjnej figurze z czasów głębokiego socjalizmu, a brzmi ona, tutaj młodzież nie pamięta tego, socjalizm tak, wypaczenia nie. Jeszcze w Stoczni Gdańskiej to hasło było podnoszone. Na czym polega perfidia tego perswazyjnego chwytu? Mianowicie na tym, że mówi się ludziom, socjalizm dobry, właściwy, udany, istnieje. To, co dzieje się tutaj wokół nas, to są wypaczenia. Zgódźmy się na ten dobry socjalizm. Ale tego dobrego realnie nie ma. Wobec tego publiczność, szeroka publiczność mówi tak, godzimy się na ten dobry socjalizm i poczekamy trochę, aż on się pojawi. Tymczasem okazuje się, że realnie istnieje tylko jedna forma socjalizmu, wypaczona. Nie ma żadnych innych. I do dzisiaj to nie są gdybania. Do dzisiaj na świecie nie zmaterializowała się żadna udana forma socjalizmu. To nie tak, że byliśmy niecierpliwi, nie poczekaliśmy dostatecznie długo i on by się pewnie urodził. Nie, tego nie ma. Jaki to ma związek z naszą szkołą? Chcę powiedzieć tak. Zgadzam się z panią, bo już znam nauczycieli, znam szkoły, że są bardzo dobre, życzliwe, można powiedzieć, chroniące dzieci szkoły przed opresyjnym charakterem tej instytucji usługowej, jaką jest szkoła. Można powiedzieć, ci nauczyciele trochę tę szkołę działają jak znieczulenie. Jak znieczulają, robią coś dobrego. Tak jak za czasów socjalizmu były odwilże, tak się pojawia. Chcę powiedzieć tak, podobieństwo tej szkoły do socjalizmu bierze się stąd, że ona ma te same
nie te same co socjalizm, ale te same swoje, ma swoją stałą racjonalność, która się urodziła mniej więcej 150 lat temu, jest szkołą jednolitą, masową, zobowiązaną do tego, żeby w tym samym czasie dużej liczbie osób przekazać tę samą wiedzę, żeby sprawdzić tę wiedzę i żeby prowadzić to w porządku biurokratycznym, bo w innym się nie da. I to jest racjonalność tej dzisiejszej szkoły. Ja mogę powiedzieć tak. Wszystkie szkoły nasze działają wedle tych samych zasad, ale zgadzam się z panią, że niektóre z nich próbują te zasady łagodzić. I ja z faktu, że ktoś, że socjalizm w Czechach był lepszy, albo w Jugosławii, albo na Węgrzech, nie wyciągnę wniosku, że socjalizm tak w ogóle jest dobry. To jest odpowiedź na pani pytanie. Z licznych przykładów, nawet dobrych szkół, które radzą sobie z maskowaniem złych zasad, nie wynika, że te zasady nie działają albo że one są dobre. Mogę, znaczy tak, chciałam powiedzieć, że paradoksalnie wysłałam swoją córkę w klasach początkowych, nauczania początkowego, klasy 1-3, trochę do takiej klasy, która była trochę zbliżona do tego, co jest ideą tego szkolnictwa holistycznego. Dlaczego? Ponieważ tak się złożyło, w tej chwili już tego nie ma, ale w szkole, która była w pobliżu mojego domu, była klasa, która się nazywała z innowacjami tymi edukacyjnymi, polegająca na tym, że codziennie dziecko chodziło od godziny regularnej. Od godziny 8 do 14.30, dzień w dzień. Oczywiście napotkało to duży dosyć sprzeciw różnych moich znajomych, którzy uważali, że dziecko w wieku lat 7, no bo wtedy jeszcze córka chodziła w wieku lat 7, nie 6 jak obecnie, to się na tyle godzin do szkoły nie posyła. Natomiast to troszeczkę funkcjonowało tak jak ten przykład z tą szkołą holistyczną. Po pierwsze, w ramach tego, oprócz tych zwykłych zajęć nauczania początkowego, dzieci miały na przykład zajęcia tańca, miały mnóstwo zajęć w grupach, mnóstwo. Wszystkie szły razem na obiad, w czasie jednej z godzin lekcyjnych chodziły na basen, miały język angielski tam od pierwszej klasy, odrabiały lekcje wszystkie w szkole, także praktycznie wracając do domu już miały czas tylko na zabawę. Oczywiście do tej klasy posyłali głównie rodzice, tacy, którzy oboje rodzice pracujący, w związku z tym dla nich po prostu też to było rozwiązanie wygodne z punktu widzenia tego, że szkoła nie trwała na przykład od 12 do 15, tylko dzień w dzień od tej 8 do 14.30. W związku z tym w pewnym stopniu można powiedzieć, że pochwalam nawet to rozwiązanie. Również też bardzo uczestniczyli rodzice, bo był bardzo duży udział rodziców. Uczestniczyli z wychodzeniem z dziećmi na wycieczki, ponieważ było dużo wycieczek, ponieważ było więcej czasu. Więc bardzo często były wycieczki organizowane, nie wiem, pójście do ogrodu botanicznego, pójście do najbliższego szewca, pójście, pokazanie, jak wygląda rzeczywistość. I tak funkcjonowało to, zresztą jeśli chodzi o ścisłość, to dość szybko kuratorem doszło do wniosku, że nie może istnieć taka elitarna klasa i już te klasy nie funkcjonują, ponieważ w publicznej szkole musi być równo, w związku z tym to, że rodzice chcieli jakoś tam dodatkowo dofinansować, jest niemożliwe, żeby to realizować, klasa nie istnieje. No ale nieważne. Także pod tym względem ta idea jest mi jakoś tam bliska. Natomiast to, co pani mówiła, że pani dziecko chodzi do właśnie do tej dobrej szkoły, w której wiele z tego się dzieje, tak w ogóle to warto by było się pochwalić, co to za szkoła, żebyśmy wiedzieli, może tutaj są jacyś rodzice. Znaczy ono jest tam od 2 miesięcy, więc ja mogę tylko na tym doświadczeniu bazować, ale to jest szkoła numer 7. Przy ulicy Wiosennej. Rozumiem. No to przynajmniej wiemy, gdzie dzieci ma warto posyłać. Natomiast, proszę. Tak, to cieszymy się. Natomiast rzeczywiście tak naprawdę idea jest taka, że ważne, żeby takie standardy były po prostu wszędzie, żeby to nie było na tej zasadzie, że jedna jaskółka wiosnę czyni, czyli że pewne rozwiązania mają charakter incydentalny, a nie mają charakteru całościowego. Coraz więcej jest takich szkół, ale w dalszym ciągu nie jest to tak, że to jest wszędzie. I w dalszym ciągu nie mamy dobrego strategii dotyczącej motywowania nauczycieli. W dalszym ciągu nie mamy dobrej strategii do pozbywania się tych słabszych nauczycieli, którzy nie radzą sobie z zawodem. W dalszym ciągu jakby to, co jest podstawą, czyli ten dobry nauczyciel, dobrze finansowany, ale dobrze jednocześnie pracujący, nie jest podstawą polskiej szkoły. Jest ich bardzo dużo, natomiast jeszcze w dalszym ciągu nie jest to zasada. Ja tylko jedną rzecz wtrącę. Zostało nam 55 minut. To jest bardzo mało, mam wrażenie. Jesteśmy. Tu już jakby nie patrzę, ile ja mam pytań, tylko patrzę na raport i jeszcze aspekty, więc mam prośbę, żebyśmy skracali tak na 3 minuty te wypowiedzi, nie więcej, i wtedy więcej będziemy mogli podyskutować, a już widać, że co najmniej tutaj i ja tak sobie zanotowałem z wypowiedzi, że zarówno pani Elżbieta Kulikowska-Kińska, jak i Kasia Minkiewicz podważają jakby w ogóle, czy ten raport ma sens.
Czy on w ogóle jest potrzebny? Było takie stwierdzenie, ja tutaj troszkę będę was antagonizował specjalnie, wkładam kij w mrowisko, a chciałbym jeszcze nie zapomnieć o osobach, które są z nami na sali. Tutaj padało też stwierdzenie, że w Szwecji ten socjalizm w sumie jest najlepszy, też odnotowałem. W każdym razie też chciałbym, żeby nam zostało trochę czasu. Ale było takie stwierdzenie, z pań ust padło, że tak naprawdę ten raport nam niewiele daje i on nie do końca jest potrzebny, ale to jest jakby wyłapane. Bardzo proszę o głos. Raport jest ciekawy, propozycja tej szkoły holistycznej też jest ciekawa, tylko teraz ja się zaczęłam zastanawiać nad tym, co trzeba zmienić. Chętnie powiem coś o tej szkole. Ale zaraz, ja może jeszcze tak sprecyzuję. Bo tak, dzisiaj te warunki prawne, które mamy, ponieważ ja jestem w Sejmie, zajmowałam się przez lata organizacją szkolnictwa na poziomie samorządu. Powiem tak, czy dzisiejsze ramy prawne pozwalają na zorganizowanie takiej szkoły holistycznej, czy nie? A jeżeli pozwalają, bo w moim przekonaniu pozwalają, to dlaczego takich szkół nie ma? Być może one są tylko trochę zmodyfikowane. Może są nie dla wszystkich dzieci od do, tylko niektórzy rodzice chcą, aby dziecko wcześniej przychodziło, niektórzy są do tego zmuszeni, ale powiedzmy, jeżeli chcą, to mogą dziecko zostawić pod opieką szkoły i pozwolić się mu rozwijać te zainteresowania już w dzisiejszym systemie prawnym. Jedno, co do czego na pewno bym się nie zgodziła tutaj z panią Kasią Lubnauer, bo że mówiła o środkach i o tym, że była taka innowacja i trzeba było ją zamknąć, ponieważ rodzice chcieli dopłacać i się nie zgodzono. I nie może tak być. W moim przekonaniu, jak jest szkoła publiczna, to ona musi mieć jedną zasadę, że nie można do niej dopłacać z zewnątrz. Owszem, na komitet rodzicielski, tak, ale nie na komitet rodzicielski pod warunkiem, że te pieniądze pójdą dokładnie na tą klasę i w tej szkole będzie część półprywatnej szkoły i część szkoły, która jest szkołą publiczną dla innych dzieci, no bo wytwarza się takie przekonanie, że ci pozostali nie mają równego dostępu do tego wszystkiego. Więc pytanie do pana, jak pan uważa, dlaczego dzisiaj nie ma takich szkół dużo, bo w moim przekonaniu warunki prawne na to pozwalają? To się wiąże z tym prologiem, od czego zacząłem, od tej zmiany na spojrzenie, panie redaktorze, podmiotu zmiany. Obstaje ponownie za podmiotem rozproszonym. Te szkoły powinny być tworzone od dołu. Kiedyś z profesorem Baumanem zdarzyło nam się dyskutować i on powiedział, edukacja jest sprawą zbyt ważną, by zabierać ją państwu. Ja powiedziałem, jest zbyt ważną, by ją oddawać państwu, ale widzę, że obydwa stanowiska były zbyt jednostronne. Państwu trzeba oddać szkołę, ale ubrać trzeba państwo w inną rolę, w rolę wynikającą z idei pomocniczości. Państwo ma pomagać tworzyć szkołę, czyli pomagać ludziom realizować prawo do edukacji, a nie ma przesądzać o tym, jak oni to prawo realizują. Dzisiaj państwo występuje w trzech rolach. Roli gwaranta edukacji jednolitej, masowej, sprawiedliwej, w roli odbiorze społecznym. Kto nam gwarantuje edukację jednolitą, masową i sprawiedliwą? Państwo. Nie ma. Ale tak jest postrzegane. Przecież nie pokaże mi pani nikogo innego, do kogo ja bym się zwrócił, gdybym miał skargę na to, że edukacja nie jest równa i sprawiedliwa. Udam się do państwa. Druga rola państwa. Państwo jest postrzegane jako sprawca wszelkich nieszczęść w edukacji. I trzecia rola, jako podmiot zmiany.
I to są wszystko trzy role odrealnione. Państwo w takich rolach nie funkcjonuje. I to jest iluzja w mojej kolejności czwarta z tych iluzji, o których wspomniałem. Można się zatrzymać na tej trzeciej roli. Państwo jako podmiot zmiany. Ulegamy iluzji, że wystarczy napisać zamówienie reformatorskie, złożyć go państwu i państwo się nim zajmie. Bo państwo ma motywację i nieograniczone możliwości. Państwo ma motywację, ale zupełnie inną niż my. Państwo ma motywację zadaną państwu przez strukturalne zamówienie edukacyjne przed 150 lat. Państwo ma organizować edukację w ramach obowiązku szkolnego, jednolitą, masową i sprawiedliwą. Nikt państwa z tego nie zwolnił. A więc państwo jest zajęte innym zamówieniem, można powiedzieć pierwszym w kolejności. Nasze dzisiejsze byłoby dużo dalej. Druga rzecz. Państwo, jeżeli wprowadza zmiany, to robi to centralnie za pomocą procedury, różnie się ją nazywa, modernizacji czy procedury, ale to jest centralna, biurokratyczna procedura. I ta procedura ogranicza państwo. Państwo nie może wprowadzić tą procedurą szkół, które będą indywidualizowały nauczanie. Bo jak można w jednolity sposób, centralnie, biurokratyczny sposób wprowadzić w życie szkoły, które mają być inne? I chcę powiedzieć tak. Nie ulegajmy tej iluzji, że państwo zrobi to za nas. Ja uważam, że pytanie pani poseł o uwarunkowania prawne jest bardzo ważne, ale to nie oznacza, że mielibyśmy zmiany edukacyjne powierzać państwu. Ja bym wolał na to pytanie, jakie instalacje prawne byłyby potrzebne, żeby móc wystartować, odpowiedzieć jednak w drugiej kolejności, znaczy po tym, jak troszeczkę o tej szkole coś powiem, bo się wydaje mi się, że my tak trochę, no, kto czytał, ten być może ma orientację, kto nie, to po prostu nie wie, o czym mówimy i może jakby państwo mi dali 5 minut, to dobrze, ja bym... Dobrze, to ja proponuję kontrę ze strony pani Elżbiety, a potem 3-minutowy taki speech, panie Robercie, na temat tego, co jest dla pana właśnie w tej szkole najważniejsze i najlepsze, bo tą potrzebę widzę wyraźnie, więc absolutnie tak, dobrze? Potem będę chciał wrócić jeszcze do co najmniej dwóch aspektów i oddać głos sali, dobrze? Ja się nie do końca z panem zgadzam. Pan postrzega państwo jako taką instytucję trochę opresyjną, która narzuca. A teraz tak, z jednej strony państwo ma, przepraszam, określa tylko ramy. Naprawdę nie określa programów. Określa podstawy programowe i to, co uczeń ma umieć po ukończeniu procesu. W jaki sposób to zostanie przeprowadzone, to jest już rola samej szkoły. Nie wiem, o jakim państwie pani mówi, naprawdę nie wiem. Ale możemy mieć różne zdania, dobrze. Jedno zdanie, jedno dosłownie, że niestety podstawy programowe w polskiej szkole są tak zbudowane, że nie zostaje praktycznie czasu na nic ponadto. W związku z tym de facto te podstawy programowe określają całą zawartość tego, co państwo robi. To ja tylko w jednym zdaniu odniosę się do sprawy praktycznej, jak ta podstawa programowa wygląda. Mówiąc w skrócie, podstawa programowa nie pozwala nauczać w przedszkolu pisania i czytania. Podstawa programowa dla pierwszej klasy jest taka, że dzieci galopują z nauką czytania i pisania i większość z nich za tym kompletnie nie podąża. W związku z czym no, tylko rolą nauczycieli jest w tym całym systemie znaleźć jakiś złoty środek, żeby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec państwa i żeby dać dzieciom szansę odnalezienia się. Ja bym teraz chciał 3 minuty oddać. Nie, to ja nie o tym, tylko do pani. Naprawdę takiego państwa nie ma, o którym pani mówi. Moja wnuczka rozwiązuje test, na obrazku jest parasol, podpisuje to parasolka, 0 punktów. Parasolka, nie wiem, ponieważ pani ma klucz do testu i tam w kluczu jest parasol. I tak bardzo szczegółowo określone są role wykonawcze nauczycieli.
Pani mówi, że podstawa jest taka, to że się... zmienić, ale... Podstawa jest nadmiarowa celowo. Żeby można było z podstawy wybrać te treści, które będą na testach. To po to jest. Reszta podstawy się wyrzuca, bo nie jest potrzebna. Bo o tym, czego się dzieci uczą, decydują testy. Można powiedzieć, zasobem informacji czy wiedzy, którego się pobiera do testów, jest podstawa, ale to nie ona reguluje program, nie ona tworzy program kształcenia, lecz testy. A rezultatem, dodam tylko, tej nadmiarowości programu jest to, że bardzo znaczna część nauczania jest delegowana na rodziców, co oznacza, że ja z pierwszoklasistą muszę spędzić półtorej godziny odrabiając lekcje, mimo całej fantastyczności szkoły, do której chodzi, bo ten program musi zostać zrealizowany. Jeżeli nauczyciela gryzie sumienie, to coś takiego zrobię. Jak nie gryzie, to nie będzie angażował rodziców. Dobrze, to poproszę, panie Robercie, o szkole to, co pan chciałby nam tutaj doświetlić. Mamy 3 minuty. 3 minuty. 3 minuty mamy. No to motywy już określiliśmy. Ta szkoła ma odpowiedzieć na 2 zadania. Przygotować do życia wydajnego, do którego dzisiejsza szkoła przygotowuje, ale źle to robi. I przygotować do życia sensownego, do którego dzisiejsza szkoła nie przygotowuje. Zacznę od warunków. Najważniejsze są warunki wyjściowe tej szkoły, jakie ona musi spełnić. Potem program, jak zostanie mi jeszcze czasu, to 2 zdania o scenariuszu. Warunki wyjściowe są takie. Ta szkoła ma być miejscem do myślenia, rozmowy i działania. Dzisiaj już nie ma sensu przekazywać wiedzy w dotychczasowy sposób. Jeżeli szkoła czemuś służy, to temu, żeby się spotkać i właśnie z udziałem innych dzieci wspólnie coś zrobić, pomyśleć i porozmawiać. Drugi warunek wyjściowy to jest poczucie bezpieczeństwa. Ta szkoła, jeżeli ta szkoła będzie wzbudzać lęk, to powinna być prawnie zakazana. W punkcie wyjścia, a więc akceptacja, bezwarunkowa akceptacja dziecka, to jest rzecz elementarna. Dziecko, które się boi, nie rozwija się, ponieważ koncentruje się na obronie. Każdy człowiek. Trzecia rzecz, pozytywna motywacja. Znaczy, tu trzeba zacząć od tego, że uczymy się dla uczenia się, a nie dla piątki, słoneczka, nie wiem, dyplomu, nagrody. To jest motywacja, ciekawość poznawcza i można dodać jeszcze 2 inne motywy, bardzo podobne, tak zwana motywacja kompetencyjna lub motywacja wzajemności. No i ostatni warunek podstawowy, bez którego szkoła nie wystartuje, to jest indywidualizacja, ja bym wolał nazwać ją personalizacją. My robimy, przygotowujemy dla ciebie ofertę i to nie jest, jest tylko usprawnienie techniczne, to jest pewien rodzaj etycznego zobowiązania. Ponieważ liczymy się z tobą jako z osobą. No i jeżeli te warunki są spełnione, to może zacząć działać szkoła holistyczna. I powinna mieć wobec tego program, jak się państwo domyślają, podzielony przynajmniej na 2 części, ale dzieli się na 3. Na podstawową naukę, powiedziałbym, treści naukowych, ale inaczej podzielonych. Na 3 duże grupy zadań, przyrodoznawstwo, humanistyka, technika i to jest tak zwane uczenie się języków nauki. Naprawdę to pedagogika to zna, to się da zrobić. To jest bardzo trudne dla przedmiotowców. Egzemplaryzm to taka znana w świecie teoria metodyczna uczenia się na przykładach, prawda? Byle uczyć się języka myślenia typowego dla danej nauki. I to jest od 8 do mniej więcej 12, 13. Wtedy jest, już nie wchodzę w szczegóły, że tam się te dzieci nie są podzielone na klasy, tylko na grupy jednorodne pod względem zaawansowania w pracy. Jest opiekun rano, pomaga jakby skorygować plan, startują, do pierwszej pracują, 1:30, obiad, od 14 co drugi dzień te zajęcia, które nazywam humanizacją. A co drugi dzień tak zwana indywidualizacja rozwoju. Na przykład, jak ktoś interesuje się humanistyką, to co drugi dzień będzie miał specjalnie dla niego opracowane z nim
i odnalezione przez niego i nauczyciela zadania z humanistyki w grupach seminaryjnych, które konferencje potem robią seminaria i wygłaszają te, przedstawiają te swoje prace. A więc na przemian co drugi dzień dziecka zajmuje się jakby kontynuacją swojej nauki, ale już w zupełnie zindywidualizowany sposób i co drugi dzień tą tajemniczą humanizacją. I ja może podam kilka przykładów, bo niektóre są w tekście, ja chcę od nich odejść. Oczywiście, znaczy nie, żebym unieważniał tam te spotkania, rozmowa, można powiedzieć przede wszystkim. Ale chcę pokazać takie trzy możliwe przeprowadzenia z udziałem rodziców gry językowe. Mówmy to po swojemu, czy powiedz to po swojemu. Po swojemu, to znaczy używając takich określeń, moim zdaniem, przypuszczam, sądzę, według mnie, państwo nawet nie, znaczy przypuszczam, że na pierwszy rzut oka tego nie widać, jak kapitalna dla kultury naszej dzisiejszej jest to sprawa. Nasza kultura jest kulturą jednoznaczności, że przywołam trzy tytuły programów z jednej telewizji. Tak, jest, kropka nad i, czarno na białym, kawa na łowę. I my ulegamy złudzeniu, że jednoznaczność jest możliwa. Być może w sprawach technicznych jest możliwa, ale w sprawach życiowych nie. I indywidualizacji znaczeń nie nauczymy dziecka, jeżeli nie będzie miało tego w domu. Z językiem tak jest. Język jest czymś jak powietrze. On stale jest obecny. I to jest przykład na włączanie rodziców, a nie na ich wypychanie. Inny przykład gry językowej. Skąd to wiem? Ja akurat jestem trochę podszkolony, bo moja wnuczka jest w czwartej klasie i udałem się razem z nią na takie zajęcia, które temu służą, na badanie architektury swojego myślenia. Dzieci doskonale potrafią narysować swoje myślenie, jeżeli im się technikę podpowie. Jako takie, powiedzmy, wieszaki, na których... Wieszaki to są kategorie, na których wiesza się mniejsze wiadomości. Wspaniale to robią. Wspaniale też pokazują źródła, skąd, na jakiej podstawie założeń, na jakich założeniach to wiem. Krótko mówiąc, wspaniały, doskonały wstęp do tak zwanej krytyki myślenia, czyli krytyki odkrywającej uwarunkowania naszego myślenia, czyli jeszcze krok, a będzie refleksyjność. Jeszcze jeden przykład. Czy to o mnie historia? To jest w zasadzie zabawa, projekt na interpretację wszystkich dzieł sztuki, a literatury w szczególności. No ja do znudzenia posługuję się Hamletem, bo łatwo to zrobić. Hamleta można się nim zająć z pytaniem, czy to o mnie historia, czy pytanie być albo nie być było również kiedyś moim pytaniem. Jak to się działo, kiedy je postawiłem i jak z tego wyszedłem. To zupełnie inny Hamlet, zhumanizowany właśnie. Teatr, film, inne formy właśnie planowane wspólnie. Broń Boże z góry. Nikt tego od pomysłowości rodziców, tenis, nauka języka obcego, co jeszcze tam wspólnie wymyślą, to jest ich sprawa. Ja myślę, gdyby tych szkół było więcej, mogłyby się doświadczeniem wymieniać i byłoby im łatwiej. I to w zasadzie wszystko... Dobrze, to ja w takim razie wrócę do tego pytania, a w zasadzie stwierdzenia do pani poseł. Czy nadal uważa pani, że szkoła holistyczna jest w dzisiejszych ramach systemu i prawa do wprowadzenia po prostu na przykład w jakimś tam procesie 2-3-letnim, modernizując znowu? Tak zorganizowana, nie, chyba że ona ma być dobrowolna, tak, jako innowacja, tak, bo powiem tak, a wie pan co, wiecie państwo, co najbardziej będzie przeszkadzać? System zatrudniania nauczycieli, bo ja taką szkołę rzeczywiście widziałam, tak zorganizowaną w Wielkiej Brytanii, to była szkoła Fundacji Świętego Jerzego. I jak pytałam tam nauczycieli, ile czasu pracują, jakie mają pensum, to oni mnie nie rozumieli. Bo oni mi mówili, że oni są tu po prostu zatrudnieni, pracują ile trzeba i są na etat. Dlatego tutaj
Jeżeli będziemy mieli nadal sprawę zatrudnienia nauczycieli tak ustawione, że będzie sztywne pensum dydaktyczne i niedookreślony czas pracy, nierozliczalny, to takiej szkoły się niestety nie da zorganizować. Bardzo ważny wniosek to jest. Bardzo się cieszę, że to padło. Ja bym jeszcze uzupełnił, że pamiętam, jak byliśmy za wprowadzaniem karty nauczyciela. Z naszego uczniowskiego wtedy spojrzenia wyglądało to w ten sposób, że nareszcie będą mieli jakąś motywację. Oni będą musieli się wykazywać jakimś rozwojem i tak dalej, i tak dalej. Oni, czyli nauczyciele, tak? Na dzień dzisiejszy to chyba się nie sprawdziło i to chyba można powiedzieć sobie też, że to, ten system nie jest, nie jest dobry. Mamy wpół do. Ja bym, pozwolę zaraz jeszcze o uzupełnienia, tylko chciałbym od razu podać jeszcze dwa aspekty. Bardzo ważnym elementem tej szkoły i wynikiem jej będzie myślenie, wiedza generatywna, tak? To, co pan przed chwilą mówił, czyli myślę, że i tak dalej, i tak dalej. I tutaj są, z tego wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, nie mogę się zgodzić z taką wizją, że wszyscy uczniowie będą chcieli, będą w stanie i będą potrzebowali takiej zmiany, tak? Takiego myślenia, w takich realiach się odnaleźć, bo ja wiem, że to będzie rozwijało wszystkich, ale to jest w zasadzie wizja bardziej niż odważna, tak? Z mojego punktu widzenia. A druga sprawa, która wydaje mi się troszeczkę tutaj sprowadzająca nas na ziemię też, to jest kwestia pracy i zatrudnienia później, rynku pracy, tak? Wyobraźmy sobie, że na rynku pracy w pewnym momencie schodzą jeden, drugi, trzeci, piąty, 10 roczników i oni wszyscy myślą, że, tak? No i teraz mamy powrót do szkół zawodowych. To dobry powrót jest w mojej ocenie. Nie jestem aż takim specjalistą, żeby powiedzieć, czy we wszystkich założeniach obecnego powrotu jest to dobre. Wiem od strony samorządowców, od strony starostów, że oni mają w obowiązkach zajmować się tą szkołą i oni są strasznymi zwolennikami powrotu do szkoły zawodowej, do szkół zawodowych. Chcą o to walczyć, nie chcą ich likwidować. Pracodawcy też mówią, że potrzebują. Z drugiej strony, patrząc na reformę kulturową, też nie możemy zapominać o tym, że nie chcemy być krajem taniej siły roboczej, tak? Dlatego to myślę, że jest dla nas bardzo ważne. I teraz pozwolę o te trzy kontry do poprzednich wypowiedzi i proszę o to do mojej. Zamykamy się w 15 minutach i oddajemy głos sali, dobra? Mogę się w takim razie odnieść? Mamy cztery osoby, 15 minut. Chciałabym uzupełnić dwa zdania, bo to odnośnie, że dzisiaj szkoła holistyczna jest możliwa do prowadzenia, ale nie przez państwo, tylko czyli przez jako na szkoła przykład, prywatna? Nie, może być publiczna, ale czyli finansowana tak z budżetu państwa, jak szkoła prowadzona przez państwo, ale organizowana przez inny podmiot. A przykład Szwecji Szwecji pokazuje, że można też tak zorganizować szkołę, jeżeli dokona się zmian w systemie zatrudniania nauczycieli, taki trochę rewolucyjny, bo tam jest ustalony czas pracy w szkole na 35 godzin, przy czym jest ruchome pensum, czyli nauczyciel jest w szkole, natomiast ile prowadzi zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, to zależy już od uzgodnienia właśnie w grupach, w takich blokach przedmiotowych, o których pan mówił. No to mówię, to są dwa takie wyjścia. Ja bym się chciała odnieść dokładnie do tego, co Maciek mówił, czyli do tego myślę, że i na ile to jest realne. Tak, paradoksalnie powiem, że bardzo szybko można by było uczniów przestawić na takie myślenie. Co więcej, my powinniśmy, zanim nawet je przestawimy ich na takie myślenie, myślę, że, czyli tej refleksyjności, to powinniśmy ich przestawić w ogóle na umiejętność prezentowania w ogóle swoich poglądów, swojego zdania i tak dalej. To już właściwie od pierwszych klas szkoły podstawowej bardzo ważne są zajęcia tego typu, takie talent show, takie jak mają Amerykanie na przykład, czyli umiejętność wypowiadania się, umiejętność prezentowania się. Tego bardzo brakuje i to brakuje też
naszym pracownikom. Właśnie jeżeli mówimy o przygotowaniu do zawodu, to to, co pracodawcy podkreślają, to jest na przykład nieumiejętność autoprezentacji albo prezentacji swoich wniosków przez pracowników. I ja nie mam wątpliwości, że uczniowie dość szybko by mogli przejść na ten system. Mam inną obawę. Mam obawę taką, jakim sposób przestawić nauczycieli na ten system, bo to jest system oparty na zaprzeczeniu autorytetu jakby takiego nienaturalnego, tylko autorytetu wynikającego z pozycji nauczyciela na rzecz tego, że ten nauczyciel ma być współpracujący, ma być partnerem w rozmowie z uczniem. I jeżeli bym się czegoś bała, to bym się bała tego, że on po prostu, nasi nauczyciele przyzwyczajeni do dotychczasowego systemu mieliby kłopot z przestawieniem się. Druga rzecz, czy to jest, jak to ma się do kwestii zawodowców? No powiedziałabym znowu, ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze z tego powodu, że my nie chcemy mieć pracownika właśnie tak jak ty mówisz, tej taniej siły roboczej, który ma stanąć przy taśmie, bo tego coraz mniej jest potrzebne tak naprawdę, bo tam już sobie zastępują komputery. Tak, dokładnie roboty, tylko coraz więcej osób ma pracować w usługach, tam gdzie współpracuje się z ludźmi, tam gdzie trzeba coś nowego wymyślać, czyli i nawet ci zawodowcy, to bardzo często w tej chwili mówimy o tym, że trzeba odbudować technika, ale również trzeba zbudować, bo to nie można mówić o odbudowaniu, tylko trzeba mówić o zbudowaniu, praktyczne szkolnictwo wyższe, które by tak naprawdę obejmowało trochę więcej niż kiedyś obejmowały technika, ale jednocześnie realizowało ambicje młodzieży, jakim jest zdobywanie wykształcenia wyższego. Musimy zmienić, po prostu świat się zmienia i musimy zmienić edukację wraz z nim. Czyli owszem, musimy odbudować technikę, ale musimy też o praktyczne szkolnictwo wyższe i tam ten uczeń myślący jest, że tak powiem, bardzo dobrze widziany i bardzo dobrze by się znalazł. Cały problem, jaki polega w tej chwili, właśnie jak ja powiedziałam na początku, że dla mnie zaprzeczeniem jest to, że my nie mamy ani wydajności, ani tej sensowności, to jest to, że my tak naprawdę budujemy w tej chwili wykształcamy całe duże grono ludzi, którzy kończą studia humanistyczne, nie będąc absolutnie humanistami, to znaczy w tym znaczeniu, że nieczytających, nieumiejących dyskutować, nieumiejących znaleźć się we współczesnym świecie, jeśli chodzi o tą stronę, nie wiem, kulturową i tak dalej, a których humanizm polega tylko na tym, że nie są techniczni, to znaczy na zaprzeczeniu, a nie na idei tego, co budowała kiedyś humanizm. No już skończę, bo wiem, że mamy ograniczenia czasowe. Ja właściwie nie chciałabym tego już dalej komentować, chciałabym tylko zapytać pana, jak pan widzi zmiany w programie nauczania, który jest, żeby on był dostosowany do szkoły nieholistycznej w całości, bo wydaje mi się to idea nierealna do wprowadzenia na szeroką skalę. Ale to się wiąże z tym, co tu. Ale w jaki sposób przybliżyć dzisiejszą szkołę do tego, do pana wizji i w jaki sposób to ma się do tej struktury edukacji, z którą teraz mamy do czynienia, czyli do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Jak to powinno wyglądać? Pani pyta o organizację. No tutaj nie byłoby 3 plus 3 plus 3. Absolutnie to jest absurd. Nie wiem, z czego to się wzięło. Dzielenie, w zasadzie my mamy 4 razy 3. No mamy, tak to nie. To byłoby trochę zbliżone do fińskiego modelu. To znaczy do 8 lat razem i potem dwie drogi na studia wyższe, prostsze, czyli tak jakby klasyczne liceum. Z pedagogicznego punktu widzenia nie ma lepszego pomysłu. Ale ja chcę powiedzieć tak, bo ja wiem, że państwo może ma jakieś inne potrzeby, ale te pytania pana, które pan postawił na początku, trochę wynikają z niewiary w mądrość różnorodności. Ja wrócę do tego, co zapowiadałem na początku, że doprecyzuję tę rolę państwa. Państwo ma tutaj coś do zrobienia, coś bardzo ważnego. Mianowicie musiałoby wprowadzić pewien rodzaj regulacji prawnych dla szkół pozasystemowych, indywidualnych. Mamy szkoły jednolite i masowe i obok i one są prawnie opisane, należałoby skonstruować prawo dla szkół. Nie, a to ja zupełnie innym prawie myślę. Ja wiem, że są zasady powoływania niepublicznych szkół. Natomiast być może trzeba zrobić 2 albo 3 kroki dalej, żeby zagwarantować tym szkołom
autonomię. One, jakieś warunki brzegowe należałoby tam określić, sposób finansowania, sposób kontroli, ale też zostawić o wiele więcej swobody, jeżeli chodzi o autorskie pomysły. Ja wiem, jak to jest dzisiaj, że te szkoły, które się powołuje z autorskiego pomysłu, wykonują dwie prace nadal. To znaczy jeden tok nauczania to jest to, które służy egzaminom, a drugie to według własnego pomysłu. Ja chcę skończyć tak. To mgliste jest, co mówię, ja mam przekonanie. Ale gdybyśmy założyli, że to jest możliwe, że oto istnieją szkoły tak zwane pozasystemowe, indywidualne, to wtedy nie byłoby obawy. Ja bym się nie obawiał, że oto mamy nadmiar tych, co myślą, wiem, że. Myślą, że. Albo, że mają generatywne myślenie. To pewna różnorodność by się pojawiła. Poza tym nie mówiłem tego od początku przez przeoczenie, a może i dobrze. Ja to, co proponuję, widzę jako jedyny sposób na zmianę systemu. W ten sposób można zmienić system. Właśnie obok niego budując i prawnie sankcjonując szkoły, które systemowe nie są. Nie ma możliwości, żeby się, że tak powiem, to nie przeniosło jakoś na szkoły systemowe i z czasem być może odmieniło i również je. No to w tej sprawie tyle mógłbym powiedzieć. Nie podzielam pańskich obaw, bo zakładam, że gdyby państwo wyszło dobrze w swoją rolę i otworzyło możliwość tworzenia tych szkół różnych, tu mówimy o jednym egzemplarzu, o jednym pomyśle, ale załóżmy, że tych pomysłów będzie więcej, no to wtedy ich absolwenci będą no, trochę inni. Także tutaj zagrożenia, że się umasowi nam wiedza generatywna i nie będzie miał kto wykonywać prostych prac, chyba jest przedwczesne. Tak, z tym, że w raporcie jest wyraźnie napisane o systemie, że chcemy zmienić system, tak? Tak, ja pana nie było, ja się wycofałem z tego. Okej. Ja sobie zapisałem to, te rzeczy, z których pan sobie wycofał, że dla zainteresowanych. Dla zainteresowanych. I rozumiem, że pod tym hasłem się to kryje, tak? Tak. Też pamiętam, że też jakby wyciął pan kalendarz wdrażania, ten, który jest w raporcie. Zachowując jednak tam te główne założenia i motywy, tak? Okej. Wracając jeszcze do tematu. Mam wrażenie, bo tutaj Kasia Pienkiewicz troszkę zmarginalizowała swoją osobę. Uważam, że bardzo niesłusznie, bo ja mam przyjemność być odbiorcą twoich wpisów na social mediach. I jesteś mega super mamą i myślę, że tym kierował się Leszek, widząc też te same wpisy, bardzo zaangażowaną, rozwijającą swoje dzieciaki i to widać. Więc z tego też tytułu wydaje mi się, że tutaj trochę tak też nie powinnaś do tego podchodzić. I dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie też, że jeżeli jakby taką tezę wyczuwam trochę ze strony pani Elżbiety Kulikowskiej, trochę też z twojej, że przy zaangażowaniu i obecnych realiach jednak prawnych w oparciu na przykład o szkoły społeczne można rozpocząć uruchamianie tych szkół. Tak? Tylko, że pozostają nam dość problematyczne, istotne rzeczy takie, bo nauczycieli jesteśmy w stanie, wydaje mi się, zatrudnić po prostu poza kartą nauczyciela. W ogóle na to nie patrząc. I ja sobie wyobrażam, że to jest do zrobienia. Pozostaje nam kwestia tego programu. Tak? I to, co pan powiedział przed chwilą, tak? Czyli że szkoły pozostają to dwutorowo, co jest chore. Tak? Dwie fundamentalne rzeczy. O jednej pan powiedział. Program, drugie egzaminy, które są dzisiaj. I kontrola szkół. Z tym, że to egzaminy... są rzeczy do rozstrzygnięcia w sposób prawny. Program to jest rzecz dla dzisiejszej szkoły fundamentalny. Jeżeli mówię o tworzeniu szkół obok systemu, to rzecz jasna, takich szkół, które wychodzą od własnego programu. Żadnych przerobek.
No jeżeli ja mam robić szkołę holistyczną, ja nie mogę zrobić lekcji historii, fizyki i czegoś tam, a jednocześnie blok zajęć z humanistyki. No bo to po prostu jest sprzeczne i to byłoby irracjonalne i niepragmatyczne robienie dwa razy tego samego. Tylko że de facto musimy, dotykając te dwa aspekty, a przede wszystkim program, no to jest jednak zmiana systemu, tak? To jest jednak zmiana systemu. Nazywam to szkołami pozasystemowymi. Tak? Mhm. Zgoda. No tylko że z drugiej strony można tak to nazwać, okej. Okay. Ja już myślę o wdrożeniu, tak? O kroku dalej i w tym momencie no, system nie może sam z siebie, nawet ideologicznie do tego podchodząc, finansować niesystemowych działań, tak? Ale nie, to no. Powiedzmy to, zostawmy tą dywagację, bo chciałbym tutaj oddać... Jedno zdanie, znaczy już końcowe zdanie. Dlaczego system miałby nie móc finansować obywatelskich potrzeb edukacyjnych? Tyle, że te potrzeby byłyby zaspokajane w inny sposób. Ja wiem, że tu będzie obawa o to, że wymknie się spod kontroli jakaś część szkół i nie będą te szkoły funkcjonowały, a w każdym razie programowo będą inne niż państwo sobie tego życzy. W tej chwili funkcjonują przecież szkoły demokratyczne, które działają dokładnie na tej zasadzie, są tworzone przez zainteresowanych rodziców i mają jakby swój program kształcenia. One tylko dochodzą do tego, czego oczekuje państwo, ale zupełnie inną drogą. Nie, no, nie mają swojego programu kształcenia. No, wie pani, mają nadal system przedmiotowy. Nadal jest to system podlegający egzaminom. Do tego systemu coś mogą dodać. My naprawdę mówimy o zmianie radykalnej. No, jak ja mówię, że to będzie nowy program, ale nie chcę autować państwa. Mówię, niech państwo w tym bierze udział. Niech państwo ma świadomość, że oto część rodziców kieruje się motywem, realizuje obowiązek szkolny, a część realizuje prawo do edukacji. I tym drugim też trzeba w identyczny sposób pomóc. To znaczy tworząc oprogramowanie prawne, zapewniając budynki i finansując. Oni, ci rodzice niczym nie są gorsi od tych pierwszych. No to o to mi chodzi. I to jest zmiana i to jest zadanie dla państwa. A więc tak. To nie jest tak, czy zabrać państwu szkoły, czy nie zabrać, tylko jak ją państwu jak ją zadać państwu. Tu w inny sposób zupełnie zadajemy ją. Mogę? Ja powiem tak, moim zdaniem trudno, to znaczy tu są dwie przeszkody. Jedna taka, że na przykład ktoś chciałby w trakcie przejść do innej szkoły, do systemowej, tak? No i wtedy co z tym dzieckiem? To jest pierwsza rzecz. Dlatego wydaje mi się, że tutaj łatwiej byłoby to zrobić na poziomie szkół podstawowych, bo tam nawet chcemy zrezygnować z tych egzaminów końcowych tylko na zasadzie tam jakiejś części, żeby przeprowadzić badania, jakieś umiejętności, które dzieci nabyły w trakcie kształcenia w szkole podstawowej. No ale powiedzmy dochodzimy do matury. I tutaj nie mogę się z jedną rzeczą zgodzić, bo pan proponuje egzaminy wstępne na uczelni. Ideą tego, że są egzaminy zewnętrzne na koniec systemu edukacji, było to, żeby absolwent, który otrzyma świadectwo, tym świadectwem, tą maturą, mógł się legitymować w całej Europie i żeby to było uznawane, żeby mógł sobie wybrać uczelnię nie tylko w Polsce, ale tam, gdzie chce. I stąd właśnie było wprowadzenie takich egzaminów. Moim zdaniem to jest wartość. Jedno zdanie, ja wiem, że czasu nie ma, ale pani poseł doskonale wskazuje, jakby co w tej ustawie się powinno znaleźć. Procedury przejścia. Tak, trzeba to prawnie opisać. Jakie są procedury przejścia? Egzaminy. I ja myślę, że jesteśmy rok, dwa przed tym, jak rektorzy wypowiedzą posłuszeństwo egzaminom maturalnym w szkołach licealnych. Wystarczy pójść na pierwsze, drugie posiedzenie KRASP-u. Jedno się właśnie odbywa dzisiaj, na którym nie jestem. To temat dyżurny. Jak długo będziemy musieli przyjmować osoby, które ktoś za nas wyselekcjonował?
To nie jest, to jest rozwiązanie dobre, powiedziałbym ideologicznie. To się dobrze sprzedało, że wszyscy są egzaminowani w taki sam sposób, sprawiedliwy i że wobec tego dostęp na studia jest. Natomiast same uczelnie mają tego serdecznie dość. Ale ja nie wykluczam i takiej możliwości, że będą uczelnie, które będą przyjmować w dwutorowy sposób. Nie wykluczam tego również, że te szkoły pozasystemowe musiałyby zdawać maturę. Jeżeli by to był warunek nie do ominięcia, tak zdają maturę. Mogą zdawać. Czy ja się mogę tylko króciutko odnieść do tych egzaminów wstępnych? Ja mam wrażenie, że uczelnie, znaczy też pracuję na uczelni, często postrzegają tą szansę na organizowanie egzaminów wstępnych jako zastępczy temat do tego, jaki poziom jest absolwentów, które dostają, absolwentów szkół, których dostają. I egzaminy wstępne nic z tego nie zmienią, bo po prostu to jest kwestia tego właśnie, jak ci uczniowie są uczeni. I mamy niż, w związku z tym, gdybyśmy mogli przyjmować tylko najlepszych po tej maturze, to mielibyśmy ten sam efekt jak organizacja egzaminów wstępnych, po których też moglibyśmy przyjąć tylko najlepszych. Czyli to nie jest problem egzaminów wstępnych, tylko materiału, który przychodzi. Dobrze. Poproszę o pytania z sali. Jest pani, jest też pan. Ktoś jeszcze jest? Jest pan. Super. Mamy 3 pytania. Zostało nam 20 minut. Zaczynajmy. Monika Mamulska. Ja jestem inicjatorką projektu Pracodawcy Gimnazjalistom, który powstał z inspiracji moich synów, gimnazjalisty i licealisty. Bardzo się cieszę i tutaj podzielałam pani optymizm bardzo długo, dopóki chłopcy byli w szkole podstawowej, natomiast w gimnazjum jest sytuacja dramatyczna, tak? Szkoła nie spełnia swojej funkcji. Ja przeczytałam raport i bardzo się cieszę, że taką diagnozę pan postawił. Szkoła nie przygotowuje uczniów do życia na lokalnym rynku pracy, nie przygotowuje do planowania ścieżki edukacyjnej dalszej. Nie ma doradztwa zawodowego w gimnazjum i w takim kontekście planowania dalszej edukacji, nie tylko wyboru szkoły zawodowej. Rok zawodowców świetnie, ale skąd te dzieci mają wiedzieć? Dzieci, mówię, bo oni mają niespełna 15 lat. My ich tak traktujemy, niestety. Wstydzę się, że tak powiedziałam, bo powinniśmy powiedzieć uczniowie. Niespełna 15-letni, 16-letni lub 17-letni, tak jak mój syn w tym roku, podejmują najważniejszą decyzję w swojej edukacji pod tytułem, czego się dalej nie będę już uczył, z czego rezygnuję, jaką ścieżkę wybieram. To jest wybór wykluczający. Wybieram rozszerzenie w klasie licealnej, wybieram matwiz, nieważne, że jestem muzykiem i humanistą, tak jak mój starszy syn, bo tak im doradzamy. Idź, synku, do matwizu, czegoś się tam nauczysz. Ja już mam tą drogę przerobioną, tak? Nietrafione wybory, właściwe pytania, które zadaje gimnazjalista, który jest niepełnosprawny. To jest w ogóle dramat. Pilotaż tego programu prowadziłam w gimnazjum integracyjnym, najlepszym łódzkim gimnazjum, według mojej wiedzy, prowadzącym edukację w warunkach integracji. Większość uczniów, prawie 200, dwukrotnie przeprowadziłam wśród nich ankiety, większość w ogóle nie myśli o wyższych studiach. Oczywiście można powiedzieć, że jest to specyficzne środowisko, ale tam tylko 20% uczniów jest z orzeczeniami, tak? Realizują normalny program. Nie ma dla nich żadnego wsparcia. Problemy są z komunikacją, z poradnią, która jest w tym samym budynku. Nie mają dla nich oferty. Na jakieś tam prośby nie odpowiadają. Ja się cieszę, że ten raport powstał, bo ta kultura pomocy to jest coś, do czego by należało właśnie w warunkach lokalnych dążyć za wszelką cenę. I temu ma między innymi służyć ten program, żeby dawać wsparcie uczniom, tym 80%, którzy nie zawalczą o granty, nie tej szpicy, żeby można im było pokazywać firmy lokalne. Oni wszyscy napisali w ankietach, że chcą. Każdy z nich wymieniał nawet jakie. Mówili, czym się interesują. W szkole nie ma tej wiedzy. Nikt nie pyta uczniów, co ty lubisz, co nie lubisz. Ja się cieszę, że pan tak podsumował relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami, bo one mają trochę właśnie charakter opresyjny. Moi synowie są coraz bardziej zniechęceni, przemęczeni. Żeby zdążyć do muzycznej, to się muszą zwalniać z lekcji. My mamy całodzienną szkołę. Rzadko kiedy gimnazjalista kończy przed 16.
Różnica jest tylko taka, że on ma same obowiązkowe zajęcia i jeszcze mnóstwo pracy domowej do zrobienia w nocy. Bo zajęcia dodatkowe, w tym przypadku na przykład terapie, które są różne, logopedyczne, zajęcia sportowe. Przecież kiedyś oni również muszą się bawić, uprawiać sport. Jest taka sytuacja, że spotkania towarzyskie w takim gimnazjum nie są wartością dla uczniów. Nie ma rozmów, ci uczniowie się nie bawią wspólnie. Brak jest takiej płaszczyzny rozmowy, to o czym pan mówi właśnie w swoim raporcie. Ja bym chciała zapytać, wydaje mi się, że zabrakło tutaj tej użyteczności i przydatności uczniów, tak, w tych planach, które pan przedstawił w swoim raporcie. Mianowicie chciałabym wrócić do tego doradztwa w gimnazjach, do nauki uczniów autoprezentacji, do umiejętności komunikacyjnych, to można ćwiczyć, tak? Rośnie nam pokolenie head down i oni właściwie już coraz mniej ze sobą rozmawiają. Tego typu zajęcia w szkole są potrzebne, moim zdaniem. Dziękuję. Będą dalej pytania? Tak, ale bo chcę zebrać pytania z sali i potem pamiętam. Można? Dyskusja zeszła już do bardzo praktycznych, konkretnych, nawet prawnych szczegółów. Ja na moment chciałbym wrócić do tego, co na początku było tematem pana wstępnego przemówienia, czy jakby zasad, idei, takich najgłębszych poruszeń egzystencjalnych, które stały za ideą tej szkoły. Kiedy czytałem ten raport, trudno byłoby się obronić przed wrażeniem, że pana tekst jest właściwie jedynym, który wykracza poza doraźność tego planu, tego paradygmatu, którym się poruszał cały raport, czyli de facto rozgrywania bitwy, która już była raz rozegrana. Ci generałowie, którzy się przygotowują do bitew, które już raz były rozegrane. Zasadniczo cały raport służy wyprodukowaniu człowieka, który będzie dodawał nam jakąś wartość do PKB, coś produkcyjnego, wydajnego w systemie działania gospodarki, taką jaką znamy, tylko zmieniają się warunki, w jakich on musi tą wartość dodawać. Czyli teraz musi to być innowacja, wartość intelektualna, kreacja, ale paradygmat jest ten sam. Pana tekst jest jedynym, który wykracza poza to myślenie i odpowuje się do pytań z następnego etapu rozwoju cywilizacji, kultury. Czyli moment, który już jakoś opisywany, to nie jest rzecz, która nie jest nieznana, w którym praca jest luksusem, w którym praca jest dobrem rzadkim, w którym coraz mniej ludzie pracują, nie wszyscy mogą pracować ze względów tam technologicznych, demograficznych, ekonomicznych, rozmaitych, ale to już się do tego zbliżamy i w tym momencie palącym problemem staje się ten problem, na który pan na tekst daje odpowiedź, czyli jak żyć, jaki jest sens życia, jak wypełniać moje życie, kiedy już praca go nie zagłusza, kiedy to nie jest podpórką dla moich rozmaitych problemów, wyzwań egzystencjalnych, tylko zostaje sam na sam ze sobą. I to jest ta przyszłość, to jest ta sytuacja egzystencjalna człowieka, do której wszyscy zmierzamy i pan tekst jest jedyny, który się w ogóle odwołuje do tego problemu. To nie jest rzecz taka abstrakcyjna, jak się wydawało, ponieważ dzisiejsze nasze dyskusje, chociażby o reformie emerytalnej, one dokładnie się odwołują do tego podziału, czyli jest jakaś duża grupa, większość, 80-90% społeczeństwa, która postrzega moment przejścia na emeryturę, wyzwolenia się od pracy jako raj. Nie będę musiał pracować. Jak najkrócej pracujmy, luz potem. Jest druga grupa, mniejsza, ale do niej należą ci, którzy są motywatorami, uruchamiaczami tej zmiany, czyli intelektualiści, rządzący i tak dalej, którzy widzą, okej, przestanę pracować, to co będę robił? Praca jest moim życiem, to co ja robię jest moją pracą, praca mnie definiuje. I teraz pytanie brzmi tak, czy nie jest tak, że praktycznym zastosowaniem tego pomysłu holistycznej szkoły w rzeczywistości nie byłoby przejście na całościowy system uczenia od najmniejszego dziecka. Okej, to jest jakaś tam idealistyczna wizja, ale praktyczna jest taka, zapewnienie rodzaju holistycznej szkoły trzeciego wieku dla ludzi, którzy się nagle znajdują w takiej sytuacji po przejściu na emeryturę i nagle mają przed sobą 40-50 lat, bo to się średnia długość życia się wydłuża i będzie coraz bardziej wydłużać. Takiego życia, do którego nie zostali przygotowani, nie zostali wykształceni, a muszą się w nim znaleźć dokładnie tak jak ten pana inżynier. To jest dokładnie ta sama sytuacja. On mógł być z branży kreatywnej, to nie ma różnicy. Te pytania egzystencjalne są takie same. I to jest bardzo realny problem. Ja uważam, że podstawowym pytaniem, które musimy jako społeczeństwo, jako ludzie, którzy korzystają z tej oświaty, zadawać państwu, to jest jedno i najważniejsze.
i wynegocjować musimy jedną najważniejszą rzecz. Ile dzieci w klasie? To jest podstawa, bo to są pieniądze, które państwo albo jest gotowe wydać na naszą oświatę, albo nie. Ja jestem rocznik 59, mam 3 córki. Byłem w szkole podstawowej, kiedy pan Gomułka stawiał coraz więcej tysiąclatek, był wyż demograficzny i nie mógł tego dogonić. I zawsze była mowa, że jak tych dzieci będzie mniej, to klasy będą 15-osobowe, 12-osobowe. A co się stało? Pierwszy niż i wykosiliśmy połowę nauczycieli. Tak samo jak się zamawia mniej drutu, jak robimy mniej linii energetycznych, jak się zamawia mniej materiału, jak sprzedajemy mniej spodni. I to jest jedyna rzecz, którą my musimy z państwem, z naszym, z władzami, z wybranym rządem negocjować, bo od tego wszystko się zacznie. Dlatego, że to, co pan proponuje, naprawdę dobry nauczyciel, dobrze przygotowany, zrobi właśnie na podstawie tego programu autorskiego, który zatwierdzi. Dlaczego dzieci się dobrze czują na kolonii? Są z wychowawcą 24 godziny na dobę. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby jakaś inspekcja pracy zarzuciła, że nauczyciel na koloniach pracuje za dużo. A w szkole wszystko jest odwrotnie. Uczeń jest 45 minut i on to doskonale rozumie, że jest jakiś czas, kiedy na niego wpływają, a potem jest 15 minut przerwy, kiedy jakby szkoła jest zawieszona. I to jest pierwszy podstawowy błąd. Bo dajemy uczniom od razu obraz jakichś dwóch światów. Tego mniej lub bardziej opresyjnego, przyjaznego i róbcie co chcecie, macie przerwę. Ta przerwa, nikt jej nie wymyślił dla uczniów. Ona jest wymyślona, że trzeba zmienić pracownię, nauczyciel musi odpocząć, wziąć inny dziennik. Czyli w tym przypadku też uczeń nie jest najważniejszy. Teraz ocenianie. Ocenianie leży w szkołach. Leży. Ja miałem przykład, kiedy moja córka przyniosła 4+ z matematyki i okazało się, że dwusieczne kąta wykreśliła sobie o tak paluszkiem, bo ona jest zdolna z grafiki. Ja ją nauczę tego, ale muszę wiedzieć, mieć sygnał, że ona tego nie umie, dostała dwójkę i ja ją tego nauczę. A że szkoła nie ocenia, nie wiem, boi się oceniać i nie uczy, to przykładem jest najmłodsza córka, która w gimnazjum powiedziała do mnie przystanek pociągowy. To znaczy, nie zna słowa dworzec. Młodsze dzieci znały. Niedaleko jeździliśmy do rodziny, dworzec był niedaleko. Jeździliśmy, jak już było trzecie dziecko, trudno było jeździć koleją, zaczęliśmy jechać samochodem. Dziecko ode mnie nie usłyszało słowa dworzec. I to najmłodsze już nie znało tego słowa. W szkole nie poznało słowa dworzec. Ale chyba nie jest jakieś ograniczone w rozwoju, skoro wiedząc, że jest przystanek tramwajowy, autobusowy, wymyśliło sobie przystanek pociągowy. W tej sytuacji, gdzie oceniamy jakieś wyniki w szkole, nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tej edukacji wynosimy jeszcze my, rodzice, którzy robiliśmy jeszcze tę maturę i mówimy tę maturę. W latach tam 70. czy na początku lat 80. Nasze wnuki mają już dużo gorzej, bo nastąpiła taka degradacja i to, co potrafią nasze dzieci i czego ich nauczono w szkołach, to już w ogóle nie przejdzie na nasze wnuki i dopiero wtedy zacznie się tragedia. To sprawa oceniania. Szkoła zawodowa. Szkoła zawodowa, technikum, to jest szkoła u mistrza. I całe nieszczęście chyba polega na tym, że o ile uczeń z Duna zostanie dobrym z Dunem, to uczeń liceum ogólnokształcącego może zostać tylko dobrym nauczycielem i nikim więcej, bo uczy go nauczyciel. Ten nauczyciel musimy... jest mniejszy. Ja wiem. A to wszystko bierze się z tego, że ile dzieci w klasie, ile dzieci w grupie studenckiej. Większość tych wyższych szkół to są szkoły policealne. To są szkoły policjalne, tam się nie prowadzi żadnych badań naukowych. Student ma wyprodukować jakiś licencjat. Jeśli szkoła wyższa, nawet nie jest uniwersytetem, ale nie prowadzi badań naukowych, to jest szkoła policjalna. Ile dzieci w klasie? Ile dzieci w klasie? Ile jesteśmy w stanie z państwem wynegocjować, z rządem w najbliższym czasie? Bo to jest podstawa. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z sali mamy? Nie widzę. Dobrze. Mamy doradztwo zawodowe. Ja mogę pierwsze doradztwo. Dobrze, momencik. Zbiorę wszystko. Doradztwo zawodowe.
kwestia poszukiwania siebie. To jest też kwestia, którą ja teraz zwróciłem uwagę. Nie było czasu, przeszliśmy do innych tematów, ale to też bardzo się cieszę, że pan to też przypomniał. Ile dzieci w klasie, sprawa oceniania, szkoły zawodowe i koncepcja holistycznej szkoły dla trzeciego wieku? Proszę państwa o komentarze i to jest jakby w zasadzie ostatnie nasze momenty. Ponieważ na wszystkie nie będę odpowiadać, myślę, że dam innym, ponieważ mało czasu jest. Ja chciałam o tym doradztwie zawodowym, ponieważ to jest jeden z, też z moich koników, to znaczy nawet ostatni tekst na blogu jest o doradztwie zawodowym. Tak długo jak doradztwo zawodowe u nas będzie miało charakter nieindywidualny, a taki ma niestety w szkołach, tak długo ono nie ma najmniejszego sensu. W tej chwili doradztwo zawodowe jest teoretycznie na poziomie gimnazjum, moja córka przechodziła je i tak naprawdę to doradztwo polegało na tym, że próbowano im doradzać wszystkim razem, że powinni pójść do technikum. Zaznaczę, dlaczego by wszystkim doradzali, że powinni pójść do technikum, ponieważ w tym czasie nasze miasto postawiło na rozwój szkolnictwa zawodowego i bardzo dobrze. Natomiast to akurat była klasa w gimnazjum dwujęzyczna. Zaznaczę, że ani jedno dziecko z tej klasy nie poszło do technikum. Wszystkie poszły do dobrych liceów. Większość prawdopodobnie pójdzie na medycynę lub na inne, do innych takich, ponieważ tam głównie były dzieci lekarskie i tym podobne. No w każdym razie dwujęzyczne gimnazjum. Przychodzi pani doradca zawodowy i tłumaczy im przez godzinę, że koniecznie wszyscy powinni pójść do techniku. Czyli pierwsza rzecz, która powinna być przeprowadzona, to dwa razy w życiu dziecka powinno być indywidualne doradztwo zawodowe. Pierwszy raz ono powinno być na poziomie drugiej klasy gimnazjum. Druga klasa gimnazjum, dlatego że to jest jeszcze ten moment, w którym ono właśnie musi podjąć decyzję, czy w przyszłym roku będzie się wybierało do liceum, do technikum, czy do jakiejś innej szkoły. I drugi raz na poziomie drugiej klasy, no nie wiem, czy liceum, czy szkoły technicznej, kiedy ono będzie kształtować swoją przyszłą drogę zawodową. To doradztwo powinno obejmować rzeczywiste testy jakieś psychologiczne, ocenę wyników szkolnych dziecka, ale również w przypadku gimnazjum ocenę manualnych zdolności dziecka, dlatego że w tej chwili dziecko nie wie, czy ma zdolności do tego, żeby pójść do tego technikum i robić coś rękami. Przecież wiele zawodów jest takich, że trzeba mieć jakieś umiejętności manualne. Na to się w ogóle nie stawia, jakby nie ma tej idei. Dodatkowo niestety doradztwo zawodowe jest niewiarygodne, bo najczęściej są to nauczyciele, którzy przychodzą do tej szkoły i tak naprawdę swoje zawodowe doświadczenia mają takie, że ograniczają się do szkoły. W związku z tym dla tych dzieci, gimnazjaliści są bardzo krytyczni, to jest trudny wiek, to są krytyczne dzieci. Ten nauczyciel przychodzący jako doradca zawodowy jest absolutnie niewiarygodny, bo on w życiu nie szukał zawodu, pracy, w życiu nie zmieniał swojego zawodu. On nie jest dla nich żadnym autorytetem. W związku z tym ta kwestia doradztwa to powinno zaczynać się od szkoły podstawowej, od wizyt, tak jak pani opowiada, rodziców, którzy pokazywaliby różne zawody. Potem powinny być te dwa razy w życiu dziecka te indywidualne doradztwo zawodowe i wtedy możemy mówić w ogóle o tym, że doradztwo zawodowe w szkołach istnieje. Ja chcę krótko już skończyć, żeby... Też się do tej kwestii doradztwa zawodowego, właściwie wyboru drogi życiowej chciałam odnieść. Jakby po tych wszystkich odpowiedziach, których pan udzielił, rozwiał moje wątpliwości. Ja bardzo chciałabym, żeby moje dzieci chodziły do takiej szkoły holistycznej. Za wyjątkiem tego, żeby szkoła kładła na nich łapę do 18 każdego dnia, bo tego bardzo bym nie chciała. Natomiast to, czego mi brakuje, to wskazanie, co dalej. Bo to, o czym można przeczytać w raporcie, odnosi się do szkolnictwa do poziomu liceum. I potem ten człowiek, holistycznie wykształcony, idzie na polskie studia. Mając za sobą epizod na zagranicznej uczelni, wiem, że tam mogłam robić sobie zajęcia laboratoryjne z języka angielskiego, literaturę amerykańską i terytoria zamorskie Unii Europejskiej. Na polskiej uczelni nie ma takiej możliwości, a wręcz oczekuje się od studenta, że gdyby chciał studiować drugi kierunek, to on musi do tego dopłacić. Więc ten holistycznie... Tak, ale to się gdzieś tam cały czas przewija i jest zawsze problem pogodzenia zajęć na jednym kierunku, na drugim kierunku. Jak ten holistycznie wykształcony człowiek na polskiej uczelni ma się odnaleźć? On wyjedzie za granicę. I odnosząc się do tego doradztwa zawodowego, jestem przekonana, że gro młodych ludzi ani w liceum, ani nawet na studiach nie wie, co będzie robiło i nie wie, co chce robić. I uczelnia, która dałaby możliwość wyboru różnych dróg, tak naprawdę doskonale przygotowywałaby do współczesnego rynku pracy, na którym PR-owcy, dziennikarze, różnego rodzaju doradcy zmieniają ten swój profil zainteresowania kilkadziesiąt razy w ciągu kariery. Może uwolnić SMS, tak, żeby studenci dobrze. Proszę państwa, może ja na koniec. Więc tak, bardzo pani dziękuję, bo to, co pani podniosła, myślę, że
No prawie w całości się w programie tej szkoły mieści. To doradztwo trochę, to potrzeba doradztwa maleje, kiedy ludzie zaczynają rozumieć siebie, prawda? I to jest. Panu serdecznie dziękuję, bo tak jak każdy autor, tak i ja. No i cieszę się bardzo wtedy, kiedy nie, w intencję podstawową ktoś trafia, bo pan w szczegółach nie omawiał. Tak, taka była moja intencja, żeby pokazać tę drugą część zapomnianą, czy też zdegradowaną przez rozum instrumentalny życia, którą trzeba odnaleźć nie tylko na własny użytek, ale też na użytek edukacji. Jacek, jakbyś mógł zostać jeszcze chwileczkę, bo chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Na koniec, bo nie chciałem już o szkole. Z panem się zgadzam co do tego, że tak bywa czasami, że jednym elementem organizacyjnym można zmienić szkołę. A na koniec chciałem powiedzieć nie o szkole holistycznej, tylko o swoich bardzo prywatnych przekonaniach. Ugruntowały one się, kiedy moja doktorantka napisała, skończyła z powodzeniem wspaniałą pracę doktorską na temat opresyjnych zachowania uczniów wobec nauczycieli. Przebadała 6 tysięcy uczniów w szkołach wrocławskich wszystkich szczebli. Państwo znajcie tę historię z nauczycielem anglistą z koszem na głowie. Ona badała takie przypadki, ale nie chodziło o sensację. Myśmy próbowali, bo promotor również próbowali zrozumieć, dlaczego ci uczniowie tak się zachowują. Reguła jest prosta. Opresją odpowiada się na opresję. Nuda i lęk w szkole dzisiejszej są czymś racjonalnym, bo nie da się wszystkich nauczyć tego samego w tym samym czasie i to zrobić to jeszcze tylko po to, żeby ich potem z tego przeegzaminować. Wobec tego chcę powiedzieć, mimo tego, że uznaję takie przypadki, jak kiedyś nie wierzyłem w socjalizm z ludzką twarzą, tak dzisiaj nie wierzę z całym przekonaniem w szkołę nosową z ludzką twarzą. Przykro mi bardzo, ale takie są fakty. Uczniowie badani przez tę doktorantkę mówili, naprawdę dreszcze przechodzą po plecach, jak się tego czyta. Ze mną nikt nie jest w tej szkole porozmawiać. O tym porozmawiać. Ze mną, o mnie. Odpytają, przeegzaminują, ocenią, a odbywają się rozmowy, które mają charakter wymierzania sprawiedliwości. Ja nie chcę w takiej szkole być, ale skoro już muszę, to nie chcę się nudzić. I dla zabawy na przykład zrobimy nauczycielowi to lub innemu. Tam motyw prawdziwej zemsty też się pojawia. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, bo nie można powiedzieć, że młodzież nam się zbiesiła i nagle wkłada nauczycielom kosze na głowy. Z czegoś to się bierze. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę wypowiadać na ten temat, na który była udzielona odpowiedź. Natomiast chciałabym się odnieść do pana ostatniej wypowiedzi, ponieważ tutaj nie było. Tak. No, dziękuję bardzo. No właśnie, ile uczniów w klasie? Wie pan, edukacja, czy tam system edukacji, to jest taka instytucja, która naprawdę przyjmie każde pieniądze, ale trzeba wybierać, czy na przykład w szkole dać wsparcie, na przykład doradców zawodowych, czy dać pieniądze na współpracę szkół z innymi instytucjami, które są otoczeniem szkoły, czy zmniejszać liczbę uczniów w klasie. Tak naprawdę przepisy mówią nam, że maksymalna jest 35, chociaż w pierwszych klasach, w tych klasach młodszych już jest 25. Realnie dzisiaj średnio jest tam 24, 23, przynajmniej w Łodzi. Ale są szkoły, w których jest bardzo dużo uczniów i to są bardzo dobre licea. Tam, gdzie chcą uczniowie wybierać i tam rzeczywiście nawet nie mamy na to wpływu, bo po prostu wszyscy chcą w tej szkole być. Tutaj
Tak. I dlatego moje osobiste zdanie jest, że dzisiaj szkołę najpierw należy wesprzeć pieniędzmi na współpracę innych specjalistów, a jeśli chodzi o obniżenie liczby uczniów w klasie, to chyba jednak trochę jeszcze poczekamy. Ja będę kończył. Powiem tak, nie rozważaliśmy za bardzo szkolnictwa wyższego. Nie dotykaliśmy tematu nowego scenariusza na wprowadzenie, bo pan powiedział, że w raporcie jest nieaktualny. I też nie dotknęliśmy do końca tego, co gdzieś tam mnie w tym zastanawiało, czy nazwiemy tą szkołę systemową, czy pozasystemową, to ona jednak będzie miała charakter totalny, no bo instytucji totalnej, no bo przebywający przez cały czas spełnia te funkcje, te definicje socjologii. Więc ja w takiej szkole będąc też będę chciał się określić poprzez zaprzeczenie regułom i łamanie ich i w ten sposób się będę krystalizował jako Maciej Kowalczyk, jako moją osobowość i będę próbował się odnaleźć. Jakoś nie mogę uwierzyć w to, że jakikolwiek system może wspomóc młodych ludzi w tym, żeby się sami kształtowali. No niestety chyba musimy się kształtować poprzez zaprzeczenie pewnej rzeczywistości i w ten sposób odnajdywanie siebie. Przynajmniej takie jest moje podejście, może to wynika z mojej osobowości. Mówi pan, że szkoła jest dla zainteresowanych, ta szkoła holistyczna. Ja w 100% mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem zainteresowany. I wydaje mi się też, że to, co musimy zapamiętać jednak z tej debaty, to jest zupełnie inne myślenie. Kwestia porównywania wyników, kwestia ilości osób w klasie, wydaje mi się, że wiele z tych pytań nie będzie, jeżeli uda się w jakiś sposób, czy w jakiś w konkretny sposób wdrożyć kilkanaście takich rozwiązań. Bardzo groźne wydaje mi się to, że może tylko dla wybranych, dla zainteresowanych, ale finalnie będzie tak, że no, ktoś się tam nie będzie mógł zmieścić i tego się trochę obawiam. Dziękuję ślicznie za udział w panelu wszystkim moim gościom i państwu również.